Szanowni Państwo, organizatorzy sugerują, żebyśmy już zdecydowanie zaczynali naszą uroczystość, zatem proszę wszystkich o zajęcie miejsc, dopicie napojów gorących i zimnych. Usiądźcie Państwo wygodnie, bo trochę nasza uroczystość potrwa. Czy wszyscy mają miejsca, czy wszyscy mają gdzie usiąść, czy komuś zabrakło miejsca siedzącego, bo to jest ten moment, kiedy możemy to chyba jeszcze naprawić. Więc tak, mamy wrażenie, że część z Państwa nie ma na czym usiąść. Tak, to za chwilę rozumiem, organizatorzy się tym zajmą. No ale to pani Małgosiu oznacza, że frekwencja dopisała. Wczoraj jeszcze część gości obawiała się, że nie dotrze, bo spadło coś z nieba. Wiele wskazuje, że to śnieg i nie wiadomo było, czy służby uporządkują drogi. Chyba nie wszyscy dojechali i tak, prawda, że tam Śląsk chyba nie dopisał, nie odgrzebał się z zasp. Także, a Wolin? Wolin jest. Małopolska nie dojechała. O, Małopolska nie dojechała. Znowu Małopolska. Nieprawda. Trzebini. To przepraszamy, nie będziemy wieszać psów na Małopolsce. Małopolska dopisała. Dobrze, to już proponuję, żebyśmy zaczęli zgodnie z harmonogramem. Ostrzegam, że nie mam zegarka, więc muszę mieć Cerbera, który będzie pilnował, tak. Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, zatem już oficjalnie w komforcie tutaj Państwa przebywania pragnę w imieniu organizatorów serdecznie powitać Państwa na gali finałowej trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pod tytułem Katyń 2022 notacje filmowe. Muszę tu podkreślić, że kreatywność koordynatora konkursu, który skromnie stoi po mojej prawej stronie, co roku stawia przed młodymi ludźmi nowe wyzwania i forma tegorocznego konkursu, którą zawdzięczacie właśnie pani Małgorzacie Włodarczyk, jest formą trudną. Zatem jak poradziła sobie młodzież z notacją filmową, zobaczymy za chwilę. Najpierw jednak pragnę podziękować tym państwu i tym organizacjom, bez których wsparcia ten ważny i potrzebny konkurs nie mógłby się odbyć. A zatem jesteśmy wdzięczni za sfinansowanie projektów ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie wagi takich inicjatyw w Polsce. Pragniemy podziękować także za pomoc w organizacji konferencji i użyczenie nam gościny Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Wiesławowi Lechwiczowi oraz księdzu proboszczowi Katedry Polowej pułkownikowi Sebastianowi Piekarskiemu, wikariuszowi tej katedry, księdzu kapitanowi doktorowi Karolowi Bieglukowi. Zawsze
możemy liczyć na wsparcie naszych przyjaciół i partnerów, w tym Instytutu Pamięci Narodowej, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, Muzeum Katyńskiemu, Federacji Rodzin Katyńskich, Radiu Plus Warszawa oraz redakcji Polski Zbrojnej, którą pozdrawiam, albowiem nie przedstawiłam się Państwu, wywodzę się z Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Nazywam się Anna Putkiewicz, jestem redaktorem naczelnym kwartalnika Polska Zbrojna Historia, który, jak widziałam, skwapliwie częstowali się nim Państwo. Zachęcam, żeby każdy sobie wziął do domu i w wolnych chwilach poświęcił czas na lekturę. Co prawda scenariusz nie zakłada dodatkowych podziękowań, ale to ja trzymam mikrofon i pragnę podziękować Tobie, droga parafiado, za to, że pilnujecie tematu katyńskiego, że wychodzicie z tym tematem do środowisk najważniejszych dla Polski, do młodego człowieka, który tę Polskę będzie współtworzył i kształtował, który musi mieć pojęcie, że Polska to jest projekt, który nie zaczyna się od teraz, który trwa i który zobowiązuje. Chcę wam wyrazić, uzurpatorsko powiem, że w imieniu wszystkich zebranych, głęboki szacunek za to, co robicie. To są rzeczy fundamentalne dla Polski, za waszą konsekwencję i za waszą skromność, za wasze dobijanie się do sponsorów, partnerów, mecenasów, abyśmy się mogli tu spotkać. Wiem, że duchem tych wszystkich przedsięwzięć jest ojciec Tomasz, ale cała energia, kreatywność i skuteczność leży w tych małych łapkach Małgosi Włodarczych. I kończąc to zdanie, ale myślę ważne, bo zwykle organizatorzy są niedocenieni. Chcę wam podziękować w swoim imieniu, bo dzięki wam spotykamy się dzisiaj, ogniskujemy naszą uwagę i czas wokół naszych braci z Katynia, wokół oficerów katyńskich i hasło szacunek dla munduru, które od czasu inwazji Rosji na Ukrainie nabiera szczególnego znaczenia. Szacunek dla munduru nie zaczyna się od teraz. Szacunek obejmuje również mundury z dołów Katynia, Miednoje, Charkowa. Za to wam dziękuję. Skoro już nie mamy wątpliwości, jak ważna to sprawa, w imię której tu się spotkaliśmy, tym bardziej cieszy nas obecność w naszym gronie pana Krzysztofa Wiśniewskiego, drugiego mazowieckiego wicekuratora oświaty. Cieszymy się z obecności pani Emilii Maćkowiak, honorowego prezesa Gdańskiej Rodziny Katyńskiej. Jest z nami pan Marek Krystyniak, prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Ach, nie mógł przybyć dzisiaj, ale sądzę, ale jest, przysłał zastępstwo, poza tym sądzę, że jest z nami w duchowej łączności. Sekretarz warszawskiej rodziny katyńskiej, pani Maria Rubas, odebrała w imieniu, tak. Szanowni Państwo, odzew na konkurs był duży, mimo trudnego tematu, do którego trzeba było podejść więcej niż merytorycznie, wykazać się kreatywnością, wyobraźnią, umiejętnościami technicznymi, a pracę tradycyjnie oceniało jury, w skład którego weszli zarówno historycy znani Państwu specjalizujący się w tematyce katyńskiej, jak i znawcy rzemiosła filmowego. Ja część składu jury znam, ale werdykt Państwa jest tak surowy i tak poważny, że aż się boję was przedstawiać. Zatem po prostu przedstawię państwa formalnie w pełnym majestacie jury w składzie. Pani doktor Ewa Kowalska, historyk, reprezentuje Instytut Pamięci Narodowej. Pan Sławomir Dynek oceniał prace konkursowe pod względem ich umiejętności filmoznawczych, operatorskich. Jest z nami tam na końcu. Tradycyjnie wśród jurorów krytycznym i srogim okiem pracę oceniał pan Sławomir Frontczak.
kierownik Muzeum Katyńskiego oraz jego współtwórca. W jury zasiadał również pan dr Maciej Wyrwa, historyk, który reprezentuje Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Pracę konkursową, myślę, najłagodniej oceniała przedstawicielka Stowarzyszenia Parafiada Małgorzata Włodarczak. W imieniu organizatorów pragnę tutaj podkreślić wielką rolę, nazwałam ich ludzi cienia, czyli kluczowych postaci niewidzialnych, na których barkach spoczywa powodzenie każdego projektu, bez których pracy nie udałoby się skoordynować tego wszystkiego, co potrafi skoordynować tylko wytrawny koordynator. A zatem jest to najmniej wdzięczna praca organizacyjna, zwana często ogarnianiem. I teraz wymienię koordynatorów regionalnych programu Katyń Ocalić od Zapomnienia. I proszę, żeby państwo powstali, abyśmy mogli was poznać, komu zawdzięczamy sukces tego przedsięwzięcia. Mazowsze godnie powinna reprezentować pani Anna Wesołowska. Nie wiem, czy przybyła. Warmińsko-mazurskie Anna Gawlicka i Jan Domański. Kaszuby Urszula Roguska. Łódzkie Jarosław Olbrychowski. A najbliżej ma świętokrzyskie Grażyna Szkonter. Dolnośląskie pani Dorota Rasała Świtoń. Jest, świetnie. Lubuskie Iwona Kordek. Małopolskie pan Marek Stoszek. Kujawsko-pomorskie pan Mariusz Skoczek. Zachodniopomorskie pani Katarzyna Promińska. No tutaj się, akurat tu się tak trochę mniej dziwimy niż tak. I teraz tutaj uwaga do państwa przed chwilą wyczytanych, że pani Małgorzata Włodarczyk pragnie spotkać się z państwem na osobnej konferencji. Odbędzie się to w okolicach godziny 15 po poczęstunku. Sami organizatorzy zasugerowali mi, że pragną być... Wszystkich chętnych, którzy by chcieli zostać. Ale oczywiście na konferencji zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze będą mieli o 15 kontakt z rzeczywistością i będą chcieli zostać na konferencji. Na końcu chciałabym przedstawić, zgodnie zresztą z wolą organizatorów, prezesa Stowarzyszenia Parafiada, ojca Tomasza Olczaka. Ojciec Tomasz jest człowiekiem czynu i woli działać niż mówić i się pokazywać, ale charyzma też zobowiązuje do tego, żeby dwa zdania czasami powiedzieć, o co za chwilę poproszę. Chciałabym też przedstawić panią wiceprezes Marię Kujel. To są członkowie stowarzyszenia razem z Małgorzatą Włodarczyk, którzy organizują konsekwentnie ten wspaniały konkurs. Teraz chciałabym oddać głos ojcu Tomaszowi. Bardzo dziękuję. Wydaje się, że księżano to taką mają łatwość mówienia. Ja zawsze mam trudność z wystąpieniami, więc bardzo witam serdecznie państwa na tej konferencji, na tym naszym spotkaniu. Cieszę się, że zaczęliśmy go od Eucharystii, od tego, aby zawierzyć to wszystko, co się dzieje, Panu Bogu i pomodlić się za tych, którzy zostali pomordowani. Drodzy młodzi, dziękuję wam, że podjęliście ten trud uczestnictwa w tym konkursie, jak już tu było parę razy powiedziane, w trudnym temacie. Raz, że temat sam w sobie trudny, bo pomordowani, bo Katyń, ale też sposób tego konkursu, który, jak słyszymy, Małgosia wymyśliła w tym roku, czyli notacje filmowe, też nie był... Ja też nie wiem, hamuję ją jak mogę, ale różnie bywa, więc też notacje filmowe. Dziękuję, że podejmujecie ten temat, dlatego że to dzięki wam, dzięki nam, dzięki wam młodym ta historia może przetrwać. Możemy mówić o Katyńczykach. Dobrze wiemy, jak wiele lat nie można było powiedzieć ani słowa na temat zbrodni katyńskiej i jak ci, którzy cokolwiek mówili, byli represjonowani.
My teraz możemy mówić i powinniśmy mówić, wy to zrobiliście w ten sposób. Są tutaj laureaci, było wielu więcej uczestników, którzy zajęli się tym tematem, którzy spotkali się, można powiedzieć, z tymi, którzy zostali pomordowani w Katyniu, a w ten sposób też i czczą ich pamięć. My to staramy się robić też w stowarzyszeniu poprzez ten program Katyń ocalić od zapomnienia, który pierwszy jego cel jest upamiętnienie wszystkich pomordowanych poprzez posadzenie imiennych dębów pamięci. I to robimy. Wiemy, że tych dębów teraz jest posadzonych niewiele ponad 5 tysięcy, powinno być prawie 22. Także witam też naszych koordynatorów regionalnych tego programu Katyń ocalić od zapomnienia i dziękuję za waszą pracę i wasz wkład. Nie zapomnijcie, młodzi, tego, z czym spotkaliście się, z kim spotkaliście się pracując i pamiętajcie o tej historii, nieście tę historię dalej. Małgosiu, dziękuję za tą pracę twoją. Tutaj byli wymienieni członkowie stowarzyszenia, pracownicy, ale jest jeszcze z nami pani Marta Bareja, którą też spotkaliście wchodząc. To też jest pracownik stowarzyszenia Parafiada. Zajmuje się co prawda innymi tematami w stowarzyszeniu, ale też jest tutaj dzisiaj z nami. Oddaję głos, bo się rozgadałem, miałem nie mówić długo. Dobrze, może być. Bardzo dobrze. Bardzo dobra wypowiedź. Teraz proszę chwileczkę zobaczymy. Co przed nami? No przed nami w zasadzie taki moment, który zaczyna punkt kulminacyjny. Ten punkt kulminacyjny będzie trochę długi, bo trudno też powiedzieć, co jest tak naprawdę ważne, czy sami autorzy, czy też ich prace. Zatem za chwilę rozpoczniemy od przedstawienia finalistów i laureatów. Ja widzę piękny widok, że uczniom towarzyszą nauczyciele i powiem drogim młodym oraz rodzice, czyli jesteście teraz, wy młodzi ludzie, tutaj ambasadorami swoich środowisk, bo ktoś, kto przystępuje do takiego konkursu, nie wiem, czy rozumie to i docenia, ma bardzo luksusową sytuację, ponieważ to oznacza, że ma zdrowe środowisko rodzinne i szkolne, które rozumie wagę tego tematu. Dlatego gratuluję wam i powiem, że dopiero po pewnym czasie docenia się fakt, jakim dobrodziejstwem jest spotkanie na drodze swojego życia dobrego nauczyciela. Ja swoich nauczycieli pamiętam, ale nie wszystkich. To byli tacy ludzie takiego formatu, jak ci, którzy przyjechali tutaj z wami. Zapewniam was, że nie zapomniecie imion, nazwisk i twarzy swoich nauczycieli. Wiem też, że ta relacja obejmuje drugą stronę, że nadgodziny i czas, za który niekoniecznie się płaci nauczycielom, inaczej się liczy, jeśli po drugiej stronie jest młody człowiek, któremu na czymś zależy, który chce się uczyć. To przypina skrzydła obu stronom. Wiem, że tutaj jest dyscyplina czasu, ale przypomniała mi się, bo czytam teraz ciekawą książkę profesora Kledzika. To jest historia kamienicy w Warszawie na ulicy Saskiej 16. Kamienicy już niestety nie ma. Była to jedna z piękniejszych secesyjnych kamienic w Warszawie. Mieściła się tam przed wojną szkoła handlowa. To jest opowieść dygresyjna w tej książce, ale mnie uderzyła. Szkoła. Przed wojną młodzi ludzie mieli taką samą rzeczywistość jak wy. Tylko mieli 6-dniowy tydzień nauki. Poranne wstawanie, szaruga, kartkówki, klasówki, monotonia, czekanie na wakacje, czekanie, kiedy to się skończy, ta koszmarna szkoła. Aż przyszedł wrzesień 1939 roku i bombardowania Warszawy. I co ci ludzie wspominają po wojnie? Że kiedy bombardowania ustały, wstał nowy dzień. Rodzice nie mogli utrzymać dzieci w domu. Wszyscy oni pędem pobiegli. Nie zgadniecie gdzie? Do swojej szkoły, tej nielubianej szkoły. Spotkali tam swoich nauczycieli, którzy zrobili to samo. Ci ludzie tego dnia spojrzeli na siebie zupełnie inaczej. I ten srogi woźny, który też tam przybiegł, oni przyszli się policzyć. W niektórych wspomnieniach jest, że mieli ochotę całować mury tej szkoły. Wystarczył takie graniczne doświadczenie, żeby zrozumieć istotę i cel nauczania, wspólnoty szkolnej i relacji nauczyciel-uczeń. Oczywiście fatalne jest,
że czasami przychodzi nam taka refleksja po trudnym doświadczeniu, ale przypomniało mi się to teraz, myślę, że to może być dla was ważne do przemyślenia. Czym jest szkoła? Po co jest polska szkoła? Teraz poznamy werdykt jury, które postanowiło przyznać wyróżnienia w kategorii szkoła podstawowa. Uwaga, teraz będzie takie zdanie, posłuchajcie państwo proszę, bo ono będzie organizacyjne. Wyczytywanych finalistów prosimy o wystąpienie tutaj na środek razem ze swoimi nauczycielami, a po odebraniu dyplomów i nagród powrót na miejsce. Tak? Tak. Dokładnie, jak w szkole. A zatem odczytuję nazwiska finalistów wyróżnień w kategorii szkoła podstawowa. Niektórych nie ma ze względów, o których wspomniałam wcześniej. Mikołaj Kubik, Maksymilian Majkrzak ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krościenku zostali wyróżnieni za film Stanisław Cięciel pod kierownictwem nauczycielki pani Ewy Majerczak. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano również Hannie Stróżak, Michałowi Kierzynkowskiemu z publicznej szkoły podstawowej imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie za film Leon Tombak. Nauczycielem prowadzącym jest ksiądz Marcin Miczkuła. I państwo są, zapraszamy. Kolejni państwo to Antonina Mikołajczyk z zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Samborowie otrzymała wyróżnienie za film Mój prapradziadek. Nauczycielką prowadzącą jest pani Marta Pokrzywnicka. Zapraszamy panie. Kolejnym wyróżnionym zespołem jest Nadia Burdzy, Justyna Mistewicz, Konrad Stachowiak, reprezentujących szkołę podstawową nr 28 imienia Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zielonej Górze za film W tunelu ognia jechaliśmy. Nauczycielem, pod którego nadzorem powstała praca, jest pani Katarzyna Konsur. Zapraszamy kolejnego wyróżnionego, jest to Juliusz Stefański ze szkoły podstawowej nr 90 imienia Kawalerów Maltańskich w Krakowie za film Naród, który traci pamięć, traci sumienie. Nauczyciel, który prowadził ten projekt, to Dariusz Zięba. Fryderyk Ermich ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów imienia ojca Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie za film Major Paweł Szyfter. Wychowawcą Fryderyka jest ojciec Rafał Petkowicz. Kolejny wyróżniony to Franciszek Aranowski-Kabza z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Gdyni za film Historia zapisana w dębach, który powstał pod kierunkiem pani Katarzyny Bugajskiej-Koriat. Kolejni wyróżnieni to Natalia Uchman, Mateusz Lasocki, Maciej Nurzyński z publicznej szkoły podstawowej w Cegłowie za film A. Jarzębski, niezapomniany bohater. Nauczycielem, który nadzorował projekt, jest pani Justyna Szymańska. Franciszek Basiński z chrześcijańskiej szkoły podstawowej Arka we Wrocławiu za film Od służby ojczyźnie do bohaterskiej śmierci. Nauczycielem, który prowadził projekt, jest pani Grażyna Zalewska-Kierwiak. Wiemy, że Wrocław nie dojechał. Kolejni wyróżnieni to Karol Nożewski, Bartosz Pawlak, Antoni Szajewski z publicznej szkoły podstawowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Winnicy. Zespół ten zrealizował film Stefan Zawadzki II pod nadzorem pani Anny Jacek-Walesiak. To są nasi finaliści. A w tej chwili przeczytam. Dobrze, pani Małgorzata podpowiada mi, że idealnie by było, gdyby młody człowiek mógł uścisnąć rękę pana wicekuratora i pana ojca Tomasza, których prosimy o wręczenie nagród.
Pani Małgorzato, u nas jak organizujemy galę, to mówimy tak. Niech każdy bierze dyplomy i odznaczenia jak leci, a później się wymienią na korytarzu właściwymi. I to jest bardzo dobra metoda. Przed nami stoją wyróżnieni, czyli młodzi ludzie, którzy poradzili sobie z trudnym wyzwaniem konkursowym, jaką była notacja filmowa na temat bohatera katyńskiego. To ambitne przedsięwzięcie, zatem możemy popatrzeć na to grono wybitnych, wyjątkowych młodych ludzi, kierowanych przez mądrych nauczycieli. Jeśli wszyscy otrzymali już dyplomy, to poprosimy o zajęcie swoich miejsc. Tak jest. Zasłużone brawa. A teraz zapraszamy laureatów. Trzecie miejsce jury przyznało zespołowi w składzie Alicja Nowak, Safia Saut, Przemysław Górniak, którzy reprezentują Szkołę Podstawową nr 15 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Nagrodzono was za film Powierzam go waszej pamięci. Nauczycielem, który koordynował pracę tej wspaniałej młodzieży, jest pan Kamil Żurawski. Jeśli jest... A, i są rodzice, to... Zapraszamy rodziców. Zapraszamy. To jest moment do uzasadnionej dumy z młodego człowieka wyczytanego. Zapraszamy rodziców, opiekunów. Pan Kamil jest człowiekiem renesansu i dziś w tej chwili odbiera też inną nagrodę, jak się prezentuje, tak. Ważny moment w życiu młodego człowieka, nagroda zapracowana, zasłużona. Piękna statuetka na pewno w pokoju młodego człowieka znajdzie godne miejsce. To laureaci trzeciego miejsca w kategorii szkoły podstawowe. Zapraszam reprezentację Lublina. A, poczekajcie jeszcze chwilkę. Pani Małgosia ma małe rączki. Pani Małgosia ma małe rączki, pamiętajmy. Lublin jeszcze stoi i czeka, bo oprócz statuetek jest jakaś ciekawa zawartość tych toreb. I teraz możecie już zająć miejsca. Dziękujemy bardzo. Tak jest. A my zapraszamy na środek laureatów drugiej nagrody. Jest to zespół w składzie Agata Kurpińska,
Zuzanna Kulpińska, Liliana Przekazińska, które przyjechały do nas z Legionowa i reprezentują Szkołę Podstawową nr 8 imienia pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. Zespół zrealizował notację pod tytułem Legionowska pieczeń w katyńskiej historii, a nauczycielem, pod którego opieką pracował zespół, jest pan Marcin Kościesza. Zapraszamy. Zapraszamy też osoby towarzyszące, które chcą się ogrzać w blasku naszych laureatów. Gratulujemy. Mama Zuzanny przyjmuje nagrodę, tak, za swoją córkę. Nasze dziewczyny zobaczymy jeszcze raz w filmie. I nadchodzą nagrody, tak? Gratulujemy serdecznie. Szkoła w Legionowie powinna być z was dumna. Myślę, że to duży sukces szkoły i nauczycieli także. Dziękujemy bardzo. I teraz miejsce czeka na laureatów pierwszej nagrody. Jest to w zasadzie jeden laureat. Maciej Świtoń z Oleśnicy, ze Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II. Maciej Świtoń zrobił coś, co zobaczycie państwo za chwilę. Notacja nosi tytuł Obiecują nam wolność, więc wrócę. A nauczycielem, który prowadził, jak rozumiem, Macieja w jego poszukiwaniach katyńskich, jest pani Beata Rubaszewska. A. Tak. Gratulujemy. Wątek rodzinny u Macieja Świtonia jeszcze się pojawi, ale to za chwilę, to będziemy mogli to oglądać. Dziękuję laureatowi pierwszego miejsca. I teraz proszę jeszcze o uwagę, bo zaprezentujemy finalistów szkół ponadpodstawowych, których wyróżniono. Dwie ekipy nie przyjechały, ale oczywiście wyczytamy ich nazwiska. Wyróżnienia przyznano Zuzannie Dul z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Cypriana Kamila Norwida za film Ku pamięci porucznika Miżo Łębskiego. Film powstał pod kierownictwem pana Tomasza Banaszkiewicza. Wyróżniono także Leona Wójcika z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Piasecznie. Ach, mój sąsiad. Za film Drzewa pamiętają. Leonowi towarzyszy Katarzyna Syska-Wójcik, mama. Piękna para. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano jeszcze tylko jedno wyróżnienie i otrzymał je Maciej Domagała oraz Oliwia Pliszka z Zespołu Szkół Rolniczych imienia Stefana Żeromskiego w Świdwinie. Film poświęcony aspirantowi Janowi Gałęziewskiemu pod kierownictwem pani Małgorzaty Sokołowskiej. Mam informację, że ekipa do nas nie dojechała. Powoli docieramy już do końca kulminacji. Zostali nam laureaci trzech miejsc w kategorii szkół ponadpodstawowych. Rozpoczniemy od miejsca trzeciego, które jury przyznało Weronice Jankowskiej z 37 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Maciejowi Jankowskiemu z 50 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Mam problem z wymienieniem patrona tego liceum imienia Raj Barbosy. Ruj Barbosy.
Też chyba pani dyrektor ze szkoły od Weroniki. Jeśli jest pani dyrektor ze szkoły od Weroniki, będziemy zaszczyceni, jeśli dołączy do laureatów. Laureatom towarzyszy pani Monika Jankowska, ale widzę, że towarzyszy też pan Jankowski. Pięknie. Nie jest. Jesteśmy nauczycielami, właśnie są państwo najlepszymi nauczycielami, przewodnikami. Także rodzice tego wspaniałego rodzeństwa. Piękny moment wręczenia nagród. Dziękujemy, że państwo przybyli, by towarzyszyć swoim dzieciom. Myślę, że to też ważne dla nich. Tak jak powiedziałam, niektóre rzeczy nie mogłyby się zdarzyć, gdyby nie właściwe środowisko rodzinne i właściwie ustawiony świat wartości, jaki się wynosi z domu. Laureatami drugiej nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali Szymon Topul i Konrad Jaworek z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Panowie zrealizowali film Major Antoni Lange, Polski Patriota. Pracowali pod kierownictwem swoich nauczycieli Jakuba Kai i pani Renaty Kosowskiej-Waleń. Jeśli państwo są tutaj z uczniami, to prosimy. Podchodzą, świetnie, zapraszamy serdecznie. Film Szymona i Konrada zobaczymy za chwilę. Po emisji filmów, no ja te filmy oglądałam, więc zupełnie inaczej patrzę teraz na laureatów, bo kojarzę z ich twórczością, z tym, co wyszło z ich, spod ich głów, z wyobraźni. Myślę, że tak samo będzie u państwa, że trochę inaczej spojrzymy na tych skromnych młodych ludzi po emisji filmów, które zrealizowali. I czas na wyczytanie nazwiska laureata pierwszego miejsca. Jest to trzech panów. Krystian Kosiewicz, Oskar Pyrzeński, Kacper Ścibisz z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Panowie ci zrealizowali projekt pod tytułem Doktor Aleksander Ciechanowski. Arcyciekawe dzieło. Pracowali pod kierownictwem Marii Możdżyńskiej, którą rozpoznaję, bo oglądałam ją na filmie. Gratuluję państwu serdecznie. Wspaniała pierwsza nagroda za bardzo dobrze zrobiony projekt. Myślę, Małgosiu, że twój pomysł pomógł odkryć w tych młodych ludziach być może potencjał do działalności i twórczości, której nie przewidywali. Bo realizacja obrazu jest trudniejsza niż realizacja projektu słowem. Laureaci pierwszego miejsca, gratulujemy serdecznie, ale wyjątkowo państwa proszę o pozostanie, natomiast będzie troszeczkę ruchu, sala za chwilę opustoszeje, ponieważ zapraszam wszystkich państwa jeszcze raz na środek w towarzystwie szanownych gości, organizatorów i jury po to, by zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. O wartości takich zdjęć akurat laureatów nie muszę przekonywać, bo sami przekonaliście się, jak wielką wartość ma kwerenda ikonograficzna i fotografia w życiu człowieka. To zdjęcie, do którego teraz powoli bardzo proszę się ustawiajmy,
będzie miało dla was wartość historyczną. I jeśli wasze losy poprowadzą was do wybitnej działalności kiedyś, być może ktoś o was zrobi notację historyczną i sięgnie do tego zdjęcia. A na pewno w albumach rodzinnych będzie to piękna pamiątka. Zapraszamy również członków jury, bo to jest ważne, żeby młodzi ludzie wiedzieli, kto ich ocenia. Tutaj warto, żeby ktoś nawigował ustawieniem państwa do zdjęcia, bo nam się robi taka łódeczka, co jest ryzykowne, ponieważ nie sądzę, że się wszyscy zmieszczą w kadrze. Właśnie, koordynator koordynujący zdjęcie jest potrzebny. Tak, żeby nie wchodzić na projektor, bo się świeci. Tak. Zapraszamy wszystkich bardziej do środka. I poproszę, żeby przede mną się wstawić chór. Ci którzy są niżsi, to... Szanowni państwo, w tym miejscu słucha się pani Małgosi Włodarczyk. Nie zaryzykowałabym w ogóle tego, żeby nie wysłuchać jej polecenia. Ustawmy się tak, jak pani Małgorzata tutaj nawiguje. Zapraszam nauczycieli, zapraszam rodziców, członków jury, pana Sławomira w pięknej muszce, zapraszam. Pięknego. Ojca Tomasza w koloradce. Zapraszam do zdjęcia, aż sobie zobaczę, jak wyglądacie. Bardzo ładnie, piękne zdjęcie pamiątkowe. To są, proszę państwa, finaliści i laureaci konkursu Katyń 2022 notacje filmowe. Ja zawsze boję się wielkich słów, ale jak widzę tę grupę, to trudno oprzeć się wrażeniu, że stoi przed nami wielka nadzieja Polski. Wspaniali młodzi ludzie, serdecznie gratulujemy, dziękujemy wam. Życzymy wam, żeby nie była to ostatnia przygoda z tematem historycznym w ogóle. To ja zapomniałam. A także, żeby nie było to ostatnie spotkanie z bohaterami katyńskimi. No. Zakończymy na to, żeby zostali wyróżnieni. Dlatego, że jak mówiłem, pani Małgosia, mam mniejsze ręce i... Finaliści, laureaci dostali nagrody, tylko dyplomy, nagrody tam na was czekają, więc chcemy wam naręczyć, żeby już nie bardziej szukać, co od razu tutaj wam dać, dobrze? Mamy jeszcze pakiety dla nauczycieli, którzy prowadzili, to też zaprosimy ich tutaj na kulturę. Tutaj niech przyjdą. Tak, żeby tak, pani Małgorzata Włodarczyk, której, jak już powiedziałam, się nie odmawia, prosi, by nauczyciele, którzy są na sali, podeszli do niej teraz, bo również przygotowane są nauczyciele prowadzące osoby wyróżnione, bo również dla nich i finalistów. Czyli wszyscy nauczyciele, którzy przyjechali tutaj z wyróżnionymi oraz laureatami nagród, otrzymają tutaj pamiątkowe pakiety? Tak jest, to już my będziemy tutaj, będziemy dawać. Jeszcze raz tak przekażemy, żeby było. Oj, oj, oj.
drugim. Nie mamy 100 figurek z tyłu, żeby... Później będziemy. Przedmiot. Dobrze. Może nawet ten ruch trochę był potrzebny, bo za chwilę będzie emisja filmów. Ja próbowałam zastanowić się, dlaczego konkursy katyńskie wciąż budzą zainteresowanie. I rozumiem pragmatyzm młodego człowieka, który jest w 8 klasie i musi przystąpić do konkursu w nadziei, że uzyska punkty do liceum. Ale nie sądzę, żeby był to główny powód, dla jakiego młodzież wybiera temat katyński. Ja po prostu myślę, że mówimy, że Katyń jest tematem historycznym, ale tak naprawdę Katyń nie przeszedł do historii. Katyń nie jest tematem historycznym. Ja powiem Państwu, nikt z mojej rodziny nie zginął w Katyniu, natomiast jest przechowywane w mojej rodzinie wspomnienie związane ze zbrodnią katyńską. Ono jest trochę inne. Natomiast to zdarzenie było na tyle silne, że istnieje do dziś w przekazach rodzinnych. Mój dziadek przed wojną był pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, był urzędnikiem. Pracował na stacji Łyszczyce-Baranowicze w okolicach Brześcia. Tam też zastała go wojna. Tam mieszkała maleńka moja mama wtedy. Jesteście Państwo tutaj historykami, więc nie muszę mówić, że Brześć nie był optymalnym miejscem do przeżycia wojny. Rodzina doświadczyła sytuacji strasznych, granicznych, ale przeżyli wszyscy. Moja mama opowiadała mi takie zdarzenie, że któregoś dnia wiosną 1943 roku mój dziadek wrócił do domu, ale nie przywitał się jak zwykle z dziećmi, tylko wszedł ponury, zamaszystym krokiem, stanął przodem do okna i moja mama zauważyła, że ma zaciśnięte ręce w pięści. I nagle po raz pierwszy w życiu usłyszała głęboki, głośny szloch swojego ojca. Zrobiło to wrażenie na całej rodzinie, wszyscy się zbiegli i mój dziadek powiedział do mojej babci, i tu cytuję, bo to będzie też pewien regionalizm, Helu, mochy wymordowały naszych oficerów w Katyniu. Ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz w tej historii, że w 1943 roku wojna trwała już czwarty rok, a mój dziadek zapłakał po raz pierwszy. Mój dziadek był twardym człowiekiem, bystrym. Jeśli chodzi o mochy, to tak nazywano Rosjan od Moskwy. Tutaj mówię młodym ludziom, ale zacytowałam w oryginale, tak jak jest w przekazie rodzinnym. Mój dziadek pojął, że stała się rzecz straszliwa, bo oto z potwornego tła wojny, które były pasmem i tak cierpienia, męczeństwa, rzeczy straszliwych, rzeczy niewyobrażalnych. Pamiętamy film Hitchcocka, Ciemności skryją ziemię. I nagle z tych ciemności mój dziadek zobaczył na tle tych potworności coś jeszcze bardziej potwornego, że z tego tła wysuwa się figura, jakaś złowroga przepowiednia dla Polski, coś niewyobrażalnego. Tak zdefiniował zbrodnię katyńską. Bał się tego. Było to dla niego niepojęte. I to złowrogie proroctwo mojego dziadka, który uznał, że teraz właśnie zaczyna się coś straszliwego, się spełniło, bo chcę też, żeby szczególnie młodzi ludzie zobaczyli, że zbrodnia katyńska, to co się działo z nią później, pokazuje, jak działała fabryka przerobienia człowieka w człowieka sowieckiego. A człowiek sowiecki jest tworem odhumanizowanym. Dlatego jeśli ktoś mówi, że zbrodnia katyńska odczłowieczyła naszych żołnierzy, nie mówcie tak. Ona odczłowieczyła sprawców. Żołnierze w Katyniu nie zostali odczłowieczeni. Zostali zamordowani. Gestem morderstwa odczłowieczyli się sprawcy. Natomiast wrócę do tego, żebyście zapamiętali, jak groźne jest spotkanie z komunizmem.
perfidia komunistyczna sprawiła, że na świeżą jeszcze ziemię, pod którą spoczywali oficerowie polscy, przeprowadzono formułującą się armię polską żołnierzy generała Berlinga, tych, jak się mówi, którzy nie zdążyli do Andersa. Postawiono tych ludzi na świeżych grobach swoich braci. Odprawiono nawet mszę. Ci żołnierze mieli pod nogami guziki z orzełkami. Zaczęno ich przerabiać w ludzi sowieckich. Czyli musieli przyznać na miejscu, gdzie leżeli ich zamordowani bracia, że zbrodni tej dokonali Niemcy. Aby ocalić swoje życie, musieli dać złamać swoją duszę, swój kark. Tak się zaczyna proces sowietyzacji, że zmusza się człowieka, żeby gardził sam sobą jako kłamca. Wtedy jest już uwikłany w system. Dalej wam nie będę mówić, ale tak narodziło się kłamstwo katyńskie. Na kłamstwie katyńskim zbudowana została Polska Ludowa. Ona nie mogła trwać, bo na kłamstwie nic trwać nie może. Ale pamiętajmy, że ziarno zatrute kiełkuje. Dlatego Katyń nie jest historią. Katyń jest tematem żywym i obecnym. Nie uczestniczyliście w konkursie, który dotyczy rzeczy archaicznej, rzeczy passé. Dotknęliście tematu, który jest tematem żywym i ważnym. Jest naszym tu i teraz. Przypomnijcie sobie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, a Polacy zamanifestowali swoje wsparcie we wszelkich możliwych kategoriach, militarnych, humanitarnym. Co zrobiła Rosja? Pamiętacie buldożery pod Lasem Katyńskim? Katyń nie jest archaicznym tematem historycznym. Z popiołu nie wznieci się ognia. Ogień Katynia płonie, to jest tętniąca, żywa rana. Wy, uczestnicząc w tym konkursie, staliście się świadkami katyńskimi. Jest za mało czasu, żeby wam mówić o tej grupie ludzi. Wybierzcie się do Muzeum Katyńskiego. Pan Sławomir Frontczak oprowadzi was po wystawie i opowie wam o relacji milczącej kłamców katyńskich i świadków prawdy. Dzieci pomordowanych Katyńczyków, którzy przechowywały w albumach rodzinnych pamiątki po ojcach, braciach, stryjach, dziadkach. Nie cofniecie tej historii, wystąpiliście w tym konkursie, jesteście świadkami katyńskimi. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Jeśli wasi koledzy powiedzą kiedyś przy was, że wstydzą się mówić za granicą po polsku, wstydzą się być Polakami, bo takie wypowiedzi się coraz częściej pojawiają, zaprowadźcie ich pod dąb katyński, gdzie realizowaliście te filmy i niech powtórzą to jeszcze raz. Przy nich. Musicie mieć poczucie, że jesteście elitą polską. My po prostu liczymy na was. Bo jeśli w kazaniu, które wygłosił, nie wiem, Ewa Kowalska, czy pan Sławomir mnie poprawi, nie wiem, czy to był ksiądz Czesław Wojtyniak, w noc wigilijną w Katyniu, kiedy tym oficerom powiedział przypowieść o uzdrowieniu córki Jaira, kiedy Chrystus podchodzi do zmarłej i mówi: Talita kum, dziewczynko, wstań. I ona wstała. I Wojtyniak tym oficerom przed śmiercią, w noc wigilijną w Katyniu mówi: tą dziewczynką jest Polska i ona wstanie. To my wam tutaj dziś mówimy, że jeżeli Polska ma wstać i ma równo stać, to na nogach takich ludzi jak wy. I to jest przesłanie dla was na waszą przyszłość, jako ludzi pracujących, jako rodziców. Tak specjalnie trochę wprowadziłam nas, żebyśmy w sposób inny i poważny obejrzeli wasze filmy. Bo teraz myślę troszeczkę inaczej, sami spojrzycie na swoją pracę. Także jeśli pan, który jest operatorem, jest gotowy, to możemy zacząć emisję filmów. Nim rozpoczniemy emisję filmu, chciałabym, żebyśmy wszyscy podziękowali bardzo serdecznie pani Annie Putkiewicz za te słowa.
Ojej, no dziękuję Państwu. Bardzo, bardzo mi miło. Nie spodziewałam się. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę mnie nie krępować. A zatem, czy ja już mogę zapowiadać filmy, czy rozumiem, że pan czeka, aż się odezwę. Dobrze. Jako pierwszy obejrzymy film laureatów trzeciego miejsca w kategorii szkół podstawowych. Będzie to film Alicji Nowak, Safi Saud, Przemysława Górniaka z Lublina. Za notację powierzam go w naszej pamięci. Po emisji filmu zapraszam twórców tutaj do stolika. Zadam wam jedno pytanie. Dzień dobry. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną przez społeczność gimnazjum nr 15 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Zapraszamy do Szkolnego Ogrodu Pamięci. Tu piękno świata natury łączy się z bolesną prawdą historii człowieka. Dziś opowiemy historię Wincentego Karbowiaka, jednego z tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. Bohatera Dębu Pamięci. Skąd pochodzi pani rodzina? Razem z rodziną, rodzicami, dziadkami krzemińskimi, rodzicami mojej mamy, ciocią, wujkiem i ciotecznym rodzeństwem mieszkałam i wychowywałam się w Kowlu, choć mój ojciec pochodził z miejscowości Staw koło Poznania. Jak przebiegało dzieciństwo w Kowlu? Gdzie państwo mieszkaliście? Jak żyliście? Mieszkaliśmy w Starym Kowlu, tuż obok cmentarza. Miasto było przepiękne, nasze życie w Kowlu było szczęśliwe. Niczego nam nie brakowało, gdyż posada ojca była prestiżowa w tym czasie. Pamiętam spacery po mieście, wycieczki, spotkania rodzinne, wspaniałe, pełne radości święta. W naszym mieście było wielu Ukraińców, Żydów i Niemców. Jednak my, jako dzieci, nie odczuwaliśmy żadnych różnic i bawiliśmy się wspólnie, bardzo miło wspominam te czasy. Kiedy i przez kogo został aresztowany pan Wincenty Karbowiak? 17 września 1939 roku mój ojciec został aresztowany przez NKWD. Wojskowi przyszli do domu, rozsiedli się w pokoju i z nudów zaczęli pluć na naszą dębową podłogę. Kiedy na progu stanął mój tata, wydało się, jest rozkaz sowiecki, aby zabrać policjanta Karbowiaka na posterunek NKWD w celu wyjaśnienia kilku spraw. Miał zaraz wrócić. Ciągle nas zbywano, przekładając termin jego powrotu do domu. Jakie wiadomości i kiedy dostała rodzina od aresztowanego Wincentego Karbowiaka? Po miesiącu dostaliśmy kartkę od taty z obozu w Ostaszkowie, w której pisał, że u niego wszystko w porządku i żebyśmy się o niego nie martwili. Poprosił jedynie moich dziadków o opiekę nad nami. To była pierwsza i ostatnia wiadomość, jaką od niego otrzymaliśmy. Po aresztowaniu ojca nasza sytuacja materialna diametralnie się zmieniła. Jakie były dalsze losy pani rodziny? Na Kowel zaczęły się naloty. Wszyscy mieszkańcy musieli ukryć się w bunkrach. Przez 9 tygodni nie mieliśmy się gdzie myć. Nie mieliśmy też nic do jedzenia i picia. Zdarzało się, że jedliśmy wrony lub zabite konie. Niemcy zabrali kobiety do szpitala, aby opiekowały się chorymi niemieckimi żołnierzami. Mamie czasem udało się przynieść nam trochę zupy. Od wschodu sunął front radziecki. Niemcy zarządzili odwrót. Namawiali ludzi, żeby jechali z nimi na zachód w pierwszych wagonach. Liczyli na to, że transport cywilów ominął partyzanckie akcje. Dziadek nie chciał rozstawać się z domem w Kowlu, ale w końcu dał się namówić. Wsiedliśmy do transportu. Po drodze wszędzie leżały trupy. Widok był przerażający. W hełmie nasz dziadek Krzemiński spotkał znajomego Niemca z Kowla. Nazywał się on Fritz. Ostrzegł naszą rodzinę, że transport zmierza na Majdanek. Nie wiedzieliśmy, co to za miejsce. Po przyjeździe do Lublina udało nam się uciec prosto z dworca. Pomocy udzielił nam gospodarz z dzielnicy 10, u którego zamieszkaliśmy. Jak przebiegało pani dzieciństwo i młodość w czasach powojennych?
To były bardzo trudne i ciężkie czasy. Zbrodnia katyńska była skrzętnie ukrywana. Oficjalna propaganda głosiła, że dokonywali jej Niemcy. Wielu ludzi nie przyznawało się, że są dziećmi lub bliskimi ofiar tej zbrodni. Z czasów powojennych pamiętam dzień, gdy jako uczennica szkoły podstawowej na Bronowicach widziałam egzekucję 5 SS-manów, katów z obozu na Majdanku. Było to wstrząsające przeżycie dla tak młodego człowieka. Wiodło nam się w tym czasie bardzo źle. Czy potrafi pani przebaczyć mordercom swojego ojca? Tak, myślę, że tak. Nie chcę winić za te zbrodnie kolejnych pokoleń. Pragnęłabym jednak, aby Rosjanie przyznali, że nie była to jedna z wielu zbrodni wojennych, ale planowane ludobójstwo. Od kiedy należy pani do rodziny katyńskiej? Do rodziny katyńskiej w Lublinie zapisałam się razem z moją nieżyjącą już mamą w roku 1990. Należę także do rodziny policjantów, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu naszej rodziny. Odwiedzam szkoły, rozmawiam z młodzieżą. Was także o to proszę, bo rodzice są dla wszystkich dzieci najważniejszymi i jedynymi osobami. Ofiarowali nam cząstkę siebie w bezcennym darze życia. Rozmawialiśmy także z panią Danutą Malon, prezesem zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie. Oto jej wypowiedź. To ja jako córka oficera zamordowanego w Katyniu i prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska chcę wam bardzo serdecznie podziękować, że szkoła, że uczniowie przystąpili do tego konkursu. To jest pewnego rodzaju taki pomnik pamięci, żeby pamiętać o nich. Poznaliście życiorys zamordowanego przodownika Karbowiaka, ale to jest życiorys wszystkich zamordowanych. Oni wszyscy byli patriotami, oddali życie za ojczyznę po to, żebyśmy byli wolni, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Zadania naszego stowarzyszenia są ciągle niezmienne, bo do tej pory przez wiele lat odkłamywaliśmy fałszowaną historię zbrodni katyńskiej, a następnie naszym zadaniem głównym było upamiętnianie wszystkich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Tak jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, bez przeszłości nie ma przyszłości. I niech to będzie mottem dla waszej dalszej działalności. Chyba mi... O, ten działa. Dziękuję bardzo za emisję i chciałabym zaprosić twórczynię filmów tutaj za stół prezydialny. Twórców, przepraszam. Dwa mikrofony działają. To ja wam przekażę jeden. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ale tam się nie świeci takie czerwone światełko. Sprawdźcie proszę, czy jest OK. Świeci. Czerwone światełko, o Boże, czerwone światełko świeci. Chciałam was zapytać, dlaczego przodownik Karbowiak? Dlaczego wybraliście tego bohatera? Wybraliśmy go, ponieważ został on, tak jak wielu Polaków zamordowanych, za to, że po prostu był Polakiem i służył Polsce, będąc w Policji Państwowej. I dom w naszym w szkolnym ogrodzie pamięci upamiętnia go i dlatego to właśnie go wybraliśmy. A jaki mieliście największy kłopot? Co wam sprawiło trudność w realizacji materiału? Czy było coś, co było dla was kłopotliwe? Dotarcie do materiałów, źródeł, kto wam pomagał? Pomagali nam nauczyciele, pani Teresa Szabelska i pani Agnieszka Szulc, które są właśnie dzisiaj z nami, oraz pan Kamil Żurawski, tylko niestety go dzisiaj nie mogło tutaj być. A czy to jest forma, chodzi mi o notację filmową, która was zainspirowała, że możecie w dalszym ciągu na przykład rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku? Tak, myślę, że to była najlepsza forma i można najłatwiej do niej powrócić i przypomnieć sobie o tak ważnej osobie. Czy wasi koledzy w szkole oglądali wasz film? Mieliście jakieś już... Jeszcze nie,
ponieważ mamy dłuższą wersję filmu, którą pokażemy klasie, jak wrócimy. I nie udało nam się w 7 minutach pokazać wszystkich materiałów. Chciałabym zapytać, do mężczyzny się zwrócę. Takie pytanie wymagające szybkiej refleksji. Co byś chciał powiedzieć przodownikowi Karbowiakowi, gdybyś go spotkał? Że pamięć o nim nadal jakby istnieje. Że nadal pamiętamy o zbrodni katyńskiej jako naród. Dziękuję twórcom filmu. Dobrze. Dzięki. Momencik, bo sobie teraz gdzieś zgubiłam karteczkę podstawową. Już. Przed nami prezentacja filmu, który został nagrodzony drugą nagrodą. Zrealizowała go Agata Zuzanna Kurpińskie oraz Zuzanna Przekazińska, że ze Szkoły Podstawowej nr 8 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. Zapraszam do obejrzenia filmu. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zaklepnowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. Bo tylko świt, który wstawał na kształt różowej pochodni, mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni. Bo tylko ta ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Tej nocy zgładzono wolność w tym katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Dzień dobry. Mamy przyjemność przedstawić Państwu pana doktora Adama Kaczyńskiego, związanego z Legionowskim Muzeum Historycznym. Chcemy z panem przeprowadzić rozmowę na temat historii katyńskiej związanej z Legionowym. Ilu oficerów służyło w legionowskim garnizonie w 1939 roku? W momencie wybuchu wojny garnizon legionowy liczył 101 oficerów zawodowych, natomiast plany mobilizacyjne przewidywały powołanie jeszcze 315 oficerów rezerwy. Wiemy, że wiosną 1940 roku w Katyniu zginęło ponad 10 tysięcy polskich oficerów. Ilu z nich było związane z Legionowem? Bezpośrednio z garnizonu Legionowo zostało zamordowanych 46 oficerów oraz 3 policjantów pełniących służbę na legionowskim posterunku. Legionowo w okresie II Rzeczypospolitej na tle innych podobnych garnizonów na Mazowszu wyróżniało się specyfiką stacjonujących tam jednostek. Jakie to były jednostki? Legionowo rzeczywiście było garnizonem bardzo specyficznym. Tutaj stacjonowały jednostki techniczne. Drugi batalion balonowy, drugi batalion saperów kolejowych. Ponadto stacjonował tutaj również dywizjon pociągów pancernych oraz znajdowały się dwie bardzo duże i ważne składnice wojskowe. Lotnicza oraz nawierzchni kolejowych. Po 17 września 1939 roku wielu żołnierzy służących w jednostkach wojskowych trafiło do niewoli sowieckiej. Dlaczego tak się stało? W znacznej mierze w przypadku Legionowa wynikało to właśnie ze specyfiki tych jednostek. To były jednostki zabezpieczenia, te, które miały się znaleźć na tyłach, które miały właśnie zapewnić wsparcie dla walczących wojsk. Z tego też względu po rozpoczęciu agresji niemieckiej podjęto decyzję o tym, żeby te jednostki ewakuować na wschód. Żołnierze z Legionowa, wykonując ten rozkaz o ewakuacji, trafili na Kresy Wschodnie, gdzie po 17 września dostali się do niewoli sowieckiej. Pułkownik Julian Sielewicz był jednym z tych, którzy zginęli w Katyniu. Czy mógłby pan opowiedzieć nam o tym oficerze? Jak trafił do Legionowa?
A pułkownik Julian Sielewicz jest chyba taką postacią najbardziej symboliczną dla właśnie tego przedwojennego pokolenia oficerów. Był on dowódcą legionowskiego garnizonu. Sam urodził się na Wileńszczyźnie. Swoją karierę wojskową rozpoczął jeszcze służąc w armii carskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości trafił do Wojska Polskiego. Walczył z bolszewikami. W lipcu 1920 roku został ciężko ranny. Po wyzdrowieniu powrócił do wojska. Ukończył szkołę oficerską wojsk balonowych w Toruniu, skąd trafił do Legionowa. Początkowo dowodził tutaj kompanią, później po krótkim pobycie w Toruniu znowu trafił do Legionowa, gdzie objął dowództwo 2 Batalionu Balonowego. No i właśnie wraz z tą jednostką we wrześniu 1939 roku ewakuował się na Kresy Wschodnie, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli. Kiedy odnaleziono szczątki pułkownika Juliana Sielewicza? Szczątki pułkownika Sielewicza zostały odnalezione w roku 1943 w Katyniu podczas tej pierwszej ekshumacji prowadzonej jeszcze przez Niemców. Kolejnym zasłużonym oficerem był major Włodzimierz Lichacz. Proszę nam opowiedzieć o jego działalności wojskowej. Major Lichacz urodził się w roku 1905 w Jarosławiu. Był zawodowym wojskowym. Związany był z bronią pancerną. Natomiast w garnizonie legionowskim pełnił służbę w 2 Batalionie Mostów Kolejowych. Pełniąc odpowiednio funkcję dowódcy kompanii, ogólnie zajmując się szkoleniem wojskowym żołnierzy. Major Lichacz był zaangażowany w życie społeczności legionowskiej. Co takiego zrobił dla miasta? Rzeczywiście major Lichacz, podobnie jak i wielu innych oficerów, bardzo aktywnie brał udział w takim życiu codziennym, kulturalnym miasta. Angażował się w działalność charytatywną, społeczną i edukacyjną. A takim jego chyba największym osiągnięciem było zorganizowanie działającego przy kasynie oficerskim amatorskiego teatru, w którym udział brali właśnie mieszkańcy Legionowa. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję. Rozmowę przeprowadziły uczennice z klasy 8 ze szkoły podstawowej nr 8 w Legionowie. Agata i Janna. Jeszcze Polska nie zginęła, póki Katyń żyje, póki pamięć naszych ojców w naszych sercach bije. Jeszcze Polska nie zginęła, póki Katyń żyje, póki pamięć naszych ojców na myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem po obejrzeniu tego filmu. Zapraszam autorki notacji. Zastosowałyście 3 formuły. Od poetyckiej przez wywiad dziennikarski. Później zamknęłyście to wszystko artystyczną klamrą przejmującego śpiewu. Myślę, że wszyscy mamy ciarki po wysłuchaniu. Skąd pomysł na taką konstrukcję notacji? Przepraszam. Znaczy, wydaje mi się, że poprzez śpiew łatwiej różne rzeczy zapamiętywać. Ja też bardzo lubię, właśnie z wierszów wiele się uczę też. Poprzez śpiewanie sobie piosenek, wierszy, a wywiad, to właśnie pomyślała Agata, że to bardzo dobry pomysł. I też właśnie nagrywając i słuchając wywiadu, dużo się nauczyłyśmy, bo dużo słuchałyśmy doktora Kaczyńskiego. Czyli zderzyły się ze sobą dwie natury, rozważna i rozumiem romantyczna. Spotkały się i taki jest wynik tego spotkania, wspaniały. Ale chciałabym was zapytać, bo rzeczywiście miasto Legionowo, jak każde miasto w Polsce, ja uważam, że zostaliśmy ograbieni, że śmierć oficera, czyli przedstawiciela polskiej elity, jest
ograbieniem naszego państwa, z takiego kapitału, który jest trudny do odtworzenia. Zastanawiam się, czy myślałyście o tym, jak wyglądałoby Legionowo, gdyby ci ludzie żyli? Co mogliby wnieść 46 oficerów Wojska Polskiego? Jak mogłoby wyglądać miasto, gdyby oni byli? A jak odczuwacie, czy w mieście jest odczuwalna pustka po nich? Dwa pytania w jednym. Myślę, że tak. I właśnie dlatego chciałyśmy o tym nagrać film, żeby była większa świadomość, że aż tyle osób zginęło. I myślę, że Legionowo bez tych oficerów jest pustsze i czuć tą pustkę. Jak myślisz, co mogłoby dać miastu ich obecność? Znaczy na pewno taką obecność, jakbyśmy po prostu o nich pamiętali. Pamięć na pewno. Czy mieszkańcy Legionowa pamiętają o swoich bohaterach? Na pewno. My mamy czasami lekcje muzealne, ponieważ przy naszej szkole stoi takie małe muzeum historyczne, do którego czasem chodzimy i uczymy się. No myślę, że reprezentacja Legionowa zrobiła wrażenie na wszystkich, tak jak wszystkie reprezentacje zresztą. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję bardzo, dziewczyny. Teraz przygotujmy się do obejrzenia filmu laureata pierwszej nagrody. Otrzymał ją, przypominam, Maciej Świtoń z Oleśnicy, ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II. Nie będę nic mówiła, nie będę zapowiadała, po prostu obejrzyjcie państwo sami materiał. No cześć, cześć. Co tam? Dzisiaj byłem w parku przy dębie pana Leona Fiałka. Tam spotkałem pewną kobietę, to jego córka. Porozmawialiśmy chwilę na temat zbrodni katyńskiej, a ona udostępniła mi parę informacji. Chcesz zobaczyć? No tak, pokażę. Leon Fiałek, syn Józefa i Florentyny z domu Sokołowskiej. Urodził się 20 lutego 1908 roku w Chlobuczku Wielkim. Wiesz, gdzie znajduje się ta miejscowość? Z tego, co mi pani Wasza mówiła, znajduje się koło Tarnopola, a potem pan Leon wyprowadził się do Lwowa, gdzie kończył gimnazjum oraz studia na Wydziale Mechanicznym. I widzę, że był bardzo dobrym uczniem. No tak. Maciuś? Tak? A co to takiego? To są listy, które pisał pan Leon do swojej rodziny. Tak, siedział przy komputerze i pisał listy. Nie, no to są kopie listy, które otrzymałem od pani Basi. Moja najdroższa żoneczko, moja Masiu. Tak, w listach tych piszę do swojej żony, Marii Szwajkowskiej, oraz do córki. Ojej, widzę. Basienka była bardzo malutka. Tak. Miała kilka miesięcy. Tęsknota, a więc pewnie trafił do obozu. Tak. Zapewne, gdy Armia Czerwona wkroczyła do Lwowa. 22 września 1939 roku. Starobielsk. Bardzo wymowne. Tak. Jadąc pociągiem, wyrzucił w kartkę, która informuje swoją rodzinę o tym, co się wydarzyło i że na pewno wróci. Maciuś, ale pan Leon Fiałek nie figuruje na księdze cmentarnej Charkowa. Jest pan Leon Fidlek. Natomiast data urodzenia się zgadza. Tak, bo według pani Barbary Heise było to spowodowane pomyłką, zamienieniem litery A na literę D w liście rosyjskim ze Starobielska. I chyba tak było, bo na liście katyńskiej pan Leon Fiałek już się znajduje. Ale mamy o nim bardzo mało informacji. Dobrze, że spotkałeś panią Basię. Tak, było to bardzo ciekawe i niesamowite przeżycie. To piękne.
Starobielsk, 22 grudnia 1939 rok. Najdroższa moja Masiu, otrzymałem wczoraj i dzisiaj twoje listy. Uspokoiły mnie one. Bardzo ci za nie dziękuję. Czekać teraz będę trzeciego. Kartkę otrzymasz już chyba po nowym roku. Moja droga, ślę wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech ten nowy rok połączy nas najszybciej, razem i będzie lepszy od poprzedniego. Ufamy, że tak będzie. Tutaj nie jest źle. Brus jest tęgi, lecz nie jest groźny. Dni szybko płyną. Jest mi bardzo przykro, że po raz pierwszy te najpiękniejsze święta spędzimy rozdzieleni tysiącem kilometrów. Będę jednak myślami z wami. One przenikną tę odległość. Cieszę się, że matce już lepiej i groźne chwile już minęły. Musi jednak uważać na siebie. Ty też, moja droga. Zważaj na siebie i na Basię. Dziękuję ci bardzo za zdjęcia. One teraz są dla mnie wszystkim. Kończę pisanie. Otrzymasz następne w styczniu. Całuję się serdecznie i Basię. Twój Lonek. Najdroższa Masiu, otrzymałem 3 listy i 2 kartki od ciebie. Mam twoje fotografie. One są dla mnie wszystkim. Pisz często. Nie zrażaj się tym, że odpowiadać ci będę rzadziej. Pisz listy, są one dla mnie milsze, bo nie tak krótkie jak kartki, a ciekawi mnie wszystko, co was dotyczy. Ja jestem zdrów i zima już się skończyła swój żywioł. Śnieg się topi, mokro teraz u nas. Mimo to czuję się dobrze, pominąwszy tęsknotę, z którą muszę często walczyć. Cieszę się bardzo, że jesteście zdrowi. Dbaj jednak o siebie, moja Masiu, oraz o Basię i matkę. Bo wy jesteście dla mnie wszystkim. Do końca naszej rozłąki czekam jak najbardziej. Często myślami jestem z wami, choć czasem muszę nią przerwać, bo zbyt dokocza mi realna rzeczywistość. Do Janki nie pisałem jeszcze i jedyną wiadomość o nich mam w twoim liście. Basia ma już 7 miesięcy. Wiek, w którym dziecko jest bardzo miłe, a ja jej nie mogę zobaczyć. Wyobrażam ją sobie z twoich listów. Trudno. Ufajmy jednak, że czas naszej rozłąki minie. Będziemy znów razem, żyjemy tą myślą. Przesłanie paczki zależy od poczty we Lwowie. Jednak to podobno droga rzecz, więc Masiu, lepiej może nie myśl o tym. Całuję cię bardzo serdecznie i Basię i matkę. Lonek. Zapraszam cię, Macieju. Nie wiem, czy dotrwam bez chusteczek jeszcze przez emisję 3 filmów, chociaż oglądam je po raz kolejny. Najpierw zadam ci pytanie, które na pewno każdy ma w tyle głowy. Kto wystąpił z tobą w filmie? No to wystąpiła ze mną moja siostra i moja siostrzenica. Jak ma na imię twoja siostrzenica? Helena. Pięknie. Lubię to imię, też mam Helenę. Nie spodziewaj się, że będzie grzeczna. Czy miałeś kłopot z namówieniem siostry do wystąpienia w tym filmie? Nie, w zasadzie to nie. Siostra jest bardzo zaangażowanym człowiekiem i chętnie pomaga w różnych sytuacjach. Bo w tym filmie wystąpiły 2 pokolenia twoje rodzinne, a za plecami masz jeszcze zaplecze 3 pokolenia, więc no myślę, że w takiej zbroi to niewiele ci grozi, ale chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz. W tym filmie padły takie słowa, że twoje spotkanie z Basią,
która była bohaterką tych listów, było dla ciebie niezwykłe i przejmujące. Dlaczego? Znaczy, spotkanie zostało, że tak powiem, wymyślone, ale listy, które czytałem, po prostu wzruszyły mnie bardzo i no resztę to działa moja wyobraźnia. Ale artysta tak? ma prawo do swojej kreacji i wyobraźni. Ja traktuję to spotkanie z twojej wyobraźni jako spotkanie rzeczywiste, bo ono wykreowało ten film. Które słowa z tych listów uderzyły cię najbardziej? Które cię wzruszyły? No to słowa, których pisał, zwracał się do swojej małżonki, do swojej córki, bardzo zresztą młodej. Troszczył się o nie i mimo, że sam był w tak trudnej sytuacji, myślał o niej. I tak naprawdę ten twój film portretuje, jest zbiorowym portretem wszystkich tych mężczyzn, bo to było dla nich wspólne. Że mimo ekstremalnych warunków, które przeżywali, w tych listach jest troska o najbliższych, więc ty tym filmem osiągnąłeś bardzo wiele efektów. Między innymi pokazałeś pewną cechę charakterystyczną dla ogółu tych więźniów, wspaniałą cechę. Bardzo ci dziękuję za ten film, był dla mnie niezwykle wzruszający. Masz piękną siostrę, uroczą siostrzenicę. Dziękuję. Pozdrów serdecznie ode mnie, Helenkę uściskaj. Dobrze. Dziękujemy ci bardzo za te wzruszenia. Gratuluję ci serdecznie. Dziękuję. To był laureat, przypominam, pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych. I teraz przejdziemy do prac ludzi reprezentujących szkoły średnie. Będzie to zupełnie inny charakter filmów, zatem zapraszam do emisji filmu Weroniki Jankowskiej, Macieja Jankowskiego, reprezentujących szkoły warszawskie. Towarzyszy im mama, jak wiemy, i tata, tak, i dziadkowie. O, to wspaniale, witamy serdecznie, więc teraz przed Państwem taki moment, myślę, emocji, bo będzie dzieło Waszych pociech, które będziemy oglądali wszyscy. Zapraszam. Dobrze. Już mówię, to jest Pamięci Franciszka Kacprzak, Warszawa. Jestem przy kościele świętej Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce pod Warszawą. Na terenie kościoła znajduje się dąb upamiętniający Franciszka Kacprzaka. Został on posadzony przez jego córkę Danutę 26 października 2008 roku. Każdego dnia przypomina on nam o bracie mojego pradziadka, któremu niesprawiedliwie odebrano życie w lesie pod Katyniem. Babciu, dziadku, jesteście naszymi strażnikami pamięci o bohaterach rodzinnych. Zachowujcie szczególną pamięć o Franciszku Kacprzak. Babciu, kim jest dla ciebie Franciszek? No, Franciszek jest moim stryjem, bratem mojego taty. Urodził się w Tworowie, tam gdzie teraz ty mieszkasz, wraz ze swoją rodziną. Kiedyś ta wieś i gospodarstwo Kacprzaków wyglądało zupełnie inaczej. Stały tam drewniane chaty, obory, stodoły. Wszystko zostało spalone przez Niemców w czasie wojny. Franciszek urodził się jako trzecie z sześciorga dzieci moich dziadków, Pauliny i Mateusza Kacprzaków. Przyszedł na świat 28 października 1914. Babcia, jakie zachowały się nim wspomnienia? Jego mama, moja babcia, jak również bracia jego, opowiadali mi, że był bardzo utalentowanym, zdolnym. Ukończył szkołę powszechną w Kobyłce, potem Państwową Szkołę Drogową w Warszawie. Od 1934 roku mógł pracować już w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego, wodnego. W związku z tym zaczął pracować w powiatowym zarządzie drogowym w Wierzbniku. Pracodawcy bardzo go chwalili. Mówili, że był sumienny, taktownie mówiąc, swój fach pracownikiem. Długo jednak nie mógł pracować, gdyż musiał odbyć służbę wojskową. Od września 1934
1935 roku do maja 1936 roku uczęszczał na kurs, który ukończył jako podchorąży rezerw piechoty. Uzyskał wówczas stopień starszego strzelca z sensusem. Po służbie wojskowej wrócił do zakładów, pracował przy powstawaniu w budownictwie zakładów starachowickich. W 1937 roku ożenił się z Wandą Wiśniewską, jednak niedługo cieszył się życiem małżeńskim. Wybuchła wojna, Niemcy napadli na nasz kraj, a Franciszek został wcielony do wojska. Koniec września był bardzo tragiczny, tak jak wielu oficerów, tak i on został aresztowany przez NKWD. Był więziony w obozie w Kozielsku. W czasie niewoli urodziła mu się córka Danusia, której niestety nigdy nie zobaczył. Czy rodzina wiedziała coś o uwięzionym Franciszku? Z obozu żona otrzymała jeden list. Próbowała się z nim skontaktować, odpowiedzieć, napisać do niego, lecz nigdy nie otrzymała już żadnych wiadomości. Moi kochani, jestem zdrów i cały, czuję się dobrze. O powrocie jeszcze nic pewnego nie wiem, przypuszczam, iż niedługo będziemy znów razem. Strasznie tęsknię za wami, codziennie tylko o was myślę. Jak jest z nóżką Dany? Co słychać u was? Jak jest z Michałem? Napisz do mojej matki, co u nich słychać. Liczę na to, iż z Iłży wróciliście zaraz do domu po moim odjeździe. Całuję was, kochana żono i córko. Pozdrowienia dla wszystkich. Zawsze myślący o was, Franciszek. Już jak mogły wyglądać ostatnie chwile jego życia? Z przekazu świadków i relacji tych wszystkich, którzy opisywali te wszystkie tragiczne wydarzenia, możemy tylko się domyślać, że ci oficerowie byli grupami wywożeni na stację w Gniezdowo i ładowani do specjalnych samochodów i przewożeni do Lasu Katyńskiego i tam w zbiorowych dołach mordowani strzałem w tył głowy ze związanymi ręcami i wrzucani do takich wielkich mogił. W jaki sposób rodzina dowiedziała się o śmierci Franciszka? O śmierci stryja dowiedzieli się właściwie jego rodzeństwo i matka z gazet, które zachowaliśmy do dzisiaj, gdzie były opublikowane listy ofiar katyńskich. Między innymi właśnie znajdujemy jego nazwisko stryja, Kacprzek Franciszek. W jaki sposób utrwalano pamięć o tym bohaterze katyńskim? Przede wszystkim tą pamięć utrwała jego rodzina najbliższa. Mama, żona, córka, bracia, wszyscy przez dziesiątki lat przypominali i rozpamiętywali ten tragiczny przypadek w rodzinie. Tadeusz Kacprzak, rodzony brat Franciszka, wszystkie te materiały po śmierci żony, matki przechowywał u siebie. Przez całe lata 80. było to z wielkim pietyzmem utrzymywane w rodzinnych zbiorach, w rodzinnych archiwach. Podjął decyzję w 89 roku wyjazdu do Katynia, gdzie została pobrana ziemia z miejsca kaźni, została przywieziona i pochowana symbolicznie w mogile jego rodziców, jego braci, gdzie do dzisiaj na cmentarzu w Kobyłce jest specjalna tabliczka pamięci o Tadeuszu i całej jego rodzinie, o Franciszku. I jednocześnie w momencie, kiedy była prowadzona akcja Katyń ocalić od zapomnienia, przy parafii Matki Teresy z Kalkuty w Turowie został posadzony specjalny dom pamięci, który zawsze będzie przypominał o Franciszku Kacprzaku, urodzonym w Turowie i zamordowanym w Katyniu. Zapraszam twórców filmu. Po
Patrząc na ten film, teraz przyszła mi taka refleksja do głowy, że przecież mord w Katyniu, czyli tak zwana dekapitacja, odcięcie głowy w Polsce, miał jeszcze jeden cel. Każdy okupant ma swoje cele, żeby zniewolić naród, tak? Uderzenie w religię, wiarę, tradycję, kulturę, ale nade wszystko rozbicie więzi rodzinnych. Nieprzypadkowo mordowano takich właśnie mężczyzn. Wasz film jest potwierdzeniem, że no, Polska jednak jest niezłomna, że po prostu tak silne więzi rodzinne, gdzie potrafiliście zrealizować taki materiał, nie wychodząc z mieszkania dziadków, zwróciłam uwagę na cudowny ołtarzyk. Interesuje mnie czarno-biały portret. Czy to jest ksiądz Ignacy Skorupka na tym portrecie? Nie wiem. Ach, no właśnie. Wspaniały ołtarzyk. Nie mogłam. Niedaleko zginął. To tematycznie pod Piłsudskim Skorupka, pod Maryją Katyńską ksiądz Popiełuszko. Tak, piękne szable. Tak, tradycje szlacheckie. Zwróciłam na to uwagę. To taka moja teraz refleksja, że jednak... Polska siła jest nie do zdarcia. Te więzi rodzinne są najlepszym gwarantem, jednak dom i szkoła wypuszcza wartościowych ludzi, ale nie o tym, nie o to chciałam was zapytać. Chciałam was zapytać, czy to ten temat filmu sprowokował was do poszukiwania głębokiego tych korzeni? Wcześniej interesowaliście się swoim przodkiem? Aż tak? Znaczy, wydaje mi się, tak, przy parafii Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce, naszej rodzinnej parafii, był właśnie posadzony dąb, był pomnik i wydaje mi się, że to był taki trochę cień kościoła, on tam zawsze był, prawie codziennie tam chodziliśmy i też nie zwracaliśmy jakiejś szczególnej uwagi w sumie na to i do konkursu właśnie dziadziuś nas zachęcił. I zaczęliśmy się tam interesować i zobaczyliśmy tą historię, poznaliśmy, że to nie jest tylko jakaś bezimienna postać, która zginęła, tylko to jest człowiek ze swoją historią, z rodziną. No właśnie, myślę, że bardziej cennym niż ta nagroda jest taki efekt, że dotarliście do swoich korzeni, tak? Że to was w jakiś sposób państwa formuje. To chciałabym pana zapytać o taką rzecz, czy trudno było realizować no, taki intymny materiał w trudnym temacie we własnym gronie rodzinnym, bo czasami łatwiej się rozmawia z obcym. Czy to było dla państwa łatwiejsze czy trudniejsze namówić dziadków na rozmowę? Znaczy myślę, że nie. W sensie dziadkowie byli bardzo chętni, żeby opowiedzieć tą historię, ponieważ też postać Franciszka może ujrzeć światło dzienne, gdzie to nie jest tylko w ramach rodziny, tylko też może wyjść poza rodzinę i nie było z tym problemu. Czy sądzicie, że ten temat was zainspiruje, Katyński, w ogóle do jakichś dalszych poszukiwań? Bo macie już sporą wiedzę na ten temat. Czy to jest jednostkowa, że tak powiem, spotkanie z tym tematem? Czy w ogóle was interesuje historia? Znaczy, no myślę, że tak. No, sama właśnie postać Franciszka jest ciekawa. Na pewno tych postaci jest więcej, bo jednak te 22 tysiące prawie tam ludzi zginęło. No i pole do manewru, żeby się interesować i poznawać coraz nowe postacie, jest bardzo duże. To zachęcam was, bo to był dobry materiał, jeżeli też to doceniło. Jeszcze dziękuję uprzejmie, a jeszcze chciałabym zwrócić państwa uwagę, jakie te listy są pięknym charakterem pisma pisane. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaki był poziom kaligrafii, szkolnictwa, że ci oficerowie, my z tym kciukiem jeżdżących po tabletach nie mamy co w ogóle startować w porównywaniu naszych charakterów pisma. I nie chodzi mi tylko o charakter kaligraficzny, o styl tej epistolografii, prawda? To byli list waszego przodka, jest również dowodem tej wielkiej klasy i wysokiego poziomu. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Teraz uwaga, przed nami emisja filmu, który zrealizowali panowie Szymon Topul i Konrad Jaworek, męska ekipa z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinia i film Major Antoni Lange, Polski Patriota. Zapraszam. W roku 1940, po napaści na II Rzeczpospolitą, Związek Radziecki dokonał egzekucji tysięcy polskich oficerów. Jednym z nich był Antoni Lange.
To jest wejście do najstarszego cmentarza w Bydgoszczy, zwanego Starofarem. Idziemy do grobowca rodzinnego, w którym został pochowany mój pradziadek Antoni Lange. Antoni Lange był ojcem mojej babci Zofii. Babcia Zofia miała jeszcze starszego brata, urodzonego w 1898 roku. Był on oficerem Wojska Polskiego. W roku 1939, kiedy Niemcy napadli na Polskę, został zmobilizowany z jednostki w Śremie, gdzie stacjonował jego oddział. Losy naszej rodziny rozbiegły się jak w dwóch kierunkach, ponieważ mężem mojej babci Zofii, a siostry Antoniego Lange, był Florian Kaja, który został aresztowany w 1939 roku przez Niemców i osadzony w tymczasowym areszcie. W tym czasie Antoni Lange, zmobilizowany, brał udział w działaniach wojennych na wschodzie. Tam też został aresztowany i uwięziony w obozie dla jeńców wojennych w Związku Radzieckim. O tym wszystkim nie wiedzieliśmy. Nie wiedziała moja babcia, nie wiedział ojciec Antoni Lange. O tym dowiedzieliśmy się dopiero kilkanaście lat temu. I stąd ta tablica, a właściwie napis na tablicy, gdzie w 1937 roku został pochowany ojciec Antoniego Juniora. Dowiedzieliśmy się z internetu, ponieważ pamiętam, jako dziecko babcia mówiła o swoim bracie, który był żołnierzem Wojska Polskiego i do którego razem z całą rodziną jeździli na wakacje. Zostały tylko zdjęcia, które pokazują takie beztroskie życie czwórki dzieci mojej babci, mojego ojca Lecha, jego brata Henryka, Zbigniewa i Jerzego. Gdy wybuchła wojna, babcia moja musiała zająć się czwórką dzieci. Została wykwaterowana z mieszkania, które zajmowała dzięki swojemu ojcu Antonimu Lange. Dzięki przyjaciołom mogła jakoś przetrwać wojnę i nie wiedziała o tym, że jej brat już nie żyje. Nie wiedziała też o śmierci swojego męża, bo o tym wszystkim dowiedziała się dopiero w 1946 roku, kiedy groby pomordowanych nauczycieli odkryto w Fordonie, w miejscu dzisiaj zwanym Doliną Śmierci. Antoni Lange zginął w roku 1940, zamordowany w Charkowie, tak jak tysiące innych polskich żołnierzy. W 2014 roku na zlecenie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich wykonałem projekt i zrealizowałem wspólnie ze swoimi synami symboliczny cmentarzyk ofiar mordu katyńskiego. Antoni Lange Senior, urodzony 1872, zmarł 1937. Historia wyznaczała mu szczególne zadanie. W latach 1900-1920 w Szkole Przewodniczącym w Warszawie kształcił polską młodzież w kierunku przygotowania do pracy zawodowej. Pod groźbą utraty pracy zajęty uczył w swoim domu pisania i czytania w Polsce. W 1920 roku miał już blisko 30-letni staż akademiczny. Z chwilą powrotu wydroszył się granice Polski. Władze oświatowe, uznając jego bogate doświadczenie pedagogiczne, a przede wszystkim postawę patriotyczną, powołały go do pierwszego polskiego kierownika szkoły uprzednej przy ulicy Nowomorskiej na Szwederowie. Należy przypomnieć, że była to najbardziej spolaryzowana dzielnica Zagórza, ale też dla nas wiemy. Lange za własne pieniądze wychował uczniów szkoły przyborowej i wyposażał szkołę w pomocy pedagogicznej. Szkoła pod jego kierownictwem
Pulitzera stała się dla nas przyszłą jedną z wiodących dla całego świata Bydgoszczy. Rozumiejąc potrzebę szerokiej edukacji społecznej, Antoni Dagge razem z pozostałymi nauczycielami organizował kursy nauki, pisania i czytania dla starszych mieszkańców Szwederonu. W budynku szkoły odbywały się również spotkania kulturalne, przedstawienia teatralne, występy i uroczystości patriotyczne. Służyło to wszystko pobudzaniu postaw patriotycznych i narodowych, a także podnoszeniu poziomu wiedzy. Często powtarzam, skoro doczekaliśmy się wolnej Polski, zróbmy wszystko, aby dla nas dumna, a my nikogo. Na jej pokorze zbędę szczerze, aby dożegnać jak pisały Gminy Bydgoski swojego kochanego dyrektora i nauczyciela, przyszłego nam cała Szwedenia. Panowie, zapraszam. Film obejrzałam z takim samym zainteresowaniem jak poprzednio. Co dla was było najważniejsze, jeśli chodzi o tę postać? Jaka informacja o Antonim Lange dla was, jako dla młodych mężczyzn, była najistotniejsza? Co wy uskaliście? Szczerze, ja bym powiedział, że ogółowo jego całe życie było dla nas ważne, dlatego że jak mówimy o zbrodni katyńskiej, to mówimy o tych tysiącach oficerów, którzy tak no, umarli po prostu, zostali zamordowani. I za każdym razem, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć taką postać, zobaczyć, że ona miała własne życie, własne aspiracje, rodzinę i tak dalej, no to dla nas to było najważniejsze, żeby właśnie z tego zbiorowiska wyciągnąć jedną osobę i ją zobaczyć, tak jakby jako no, prawdziwego człowieka właśnie z ambicjami i tak dalej. Tak, bo wasz film potwierdza tezę, że ofiary były nieprzypadkowe. Byli to ludzie najwybitniejsi, ludzie, którzy tworzyli i kształtowali no, wielkość naszego narodu. A jeszcze tam jest taki cytat, wypisałam go sobie, jak oglądałam po raz pierwszy film, Antoniego Lange. Skoro doczekaliśmy wolnej Polski, zróbmy wszystko, aby ona była z nas dumna, a my jej godni. Te słowa padły prawdopodobnie w 1918 roku, bądź niewiele później, czyli minęło 100 lat od tego czasu. Czy uważacie, że te słowa straciły swoją świeżość? No oczywiście, że nie, dlatego że no dalej budujemy kraj. My jako młodzi będziemy w niedługim czasie filarami społeczeństwa, które przenosi całą swoją historię, mówi o tym i no nie powinniśmy o niczym zapomnieć ani zlekceważyć tego, co było wcześniej i no, pracować nad Polską. Zwróciłam uwagę na profesjonalny taki format tego filmu. To była wasza pierwsza tego typu produkcja? Tego typu tak, ale no, montażem filmowym ja i kolega się interesujemy już od dłuższego czasu. Czyli pracujecie w tandemie. To nie jest tak, że się spotkaliście pierwszy raz przy okazji tego projektu, tak? No tak, to było myślę widać, że panowie mają już doświadczenie i to myślę będzie też może być jakiś pomysł dla was na przyszłość, bo to bardzo dobrze wychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Proszę państwa, przed nami film ostatni, ale nie. Ostatni w kolejności, ale jest to film tak naprawdę pierwszy, jeśli chodzi o nagrodę. Jest to film, nie obiecałam sobie, że nie będę uprzedzać, więc po prostu zapowiem go. Jest to film, który zrealizowali panowie Krystian Kosiewicz, Oskar Pyrzeński, Kacper Ścibisz z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jego tytuł to Doktor Aleksander Ciechanowski. Film jest laureatem pierwszej nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych. Zapraszam. Zaciekawiło nas, czy dr Ciechanowski, który został upamiętniony dębem pamięci, gdy mieliśmy zaledwie 3 lata, nadal jest pamiętany przez społeczność lokalną.
Od roku 2009 na miejskim skwerze imienia księcia Stanisława Poniatowskiego sadzimy dęby pamięci, imiennie dedykowane oficerom katyńskim, których losy związane były z Nowym Dworem, przede wszystkim z Nowodworskiego Batalionu Elektrotechnicznego. Do kwietnia 2022 roku posadziliśmy 13 dębów pamięci. Pierwszym uhonorowanym przez nas bohaterem jest major doktor medycyny w stanie spoczynku Aleksander Ciechanowski, który zginął wiosną 40 roku w Charkowie. Już po posadzeniu dębu pamięci ukazała się książka upamiętniająca m.in. naszego bohatera. Na tym terenie, gdzie się znajdujemy, mieściła się współcześnie jednostka 1 Batalion remontowo-budowlany w latach 90. Od roku 91 do 1997 i przyjechał pan kapitan w stanie spoczynku Alfons Łaski, który był pod chorążym przedwojennego batalionu elektrotechnicznego i przedstawił nam koncepcję, że chciałby ufundować tablicę poświęconą żołnierzom batalionu elektrotechnicznego. I od tego się właśnie zaczęło. I efektem tego naszego spotkania jest ta tablica, która jest za mną, która została odsłonięta 10 listopada 1992 roku. Postanowiłem napisać o oficerach batalionu elektrotechnicznego, a większość z nich właśnie została zatrzymana przez Sowietów w 1939 roku po wyjściu z Nowego Dworu i dotarciu, bo udawali się do ośrodka zapasowego w Brześciu nad Bugiem i większość z nich zginęła w Katyniu i Charkowie. Jeśli chodzi o tablicę poświęconą oficerom batalionu elektrotechnicznego, która została odsłonięta w kościele 6 sierpnia 1994 roku, to zawiera ona 25 nazwisk. Oczywiście, że w późniejszych latach stan wiedzy uległ poszerzeniu i znalazło to odbicie właśnie już potem wydanej książce w 2010 i tutaj mogę powiedzieć, że również w tym zakresie pomagał mi syn Paweł, który właśnie te materiały w Grodzisku przeglądał. Osobą, która łączy te dwa upamiętnienia, jest pan Paweł Kabata. Tego co ja pamiętam, to w zespole trzyosobowym ze szkoły, mówimy teraz o uczniach i z panią Marią Morzyńską, musieliśmy pojechać do Grodziska Mazowieckiego, do biblioteki, takiego archiwum. I z tego co pamiętam, doszliśmy do jakichś indeksów, na podstawie których otrzymaliśmy księgi, a to były księgi, które były czymś odpowiednikiem tak jakby rozkazów w wojsku. No i właśnie w tymże dokumencie odnaleźliśmy informację, że już major Ciechanowski został bodajże w 30 którymś roku, nie pamiętam teraz dokładnie, ale został mianowany jako zastępca burmistrza. W 2018 roku na jednym z budynków w Nowym Dworze pojawiła się tablica z nazwiskiem doktora. Wiedzieliśmy, że budynek ten był w okresie międzywojennym miejscem, gdzie była izba chorych batalionu elektrotechnicznego. W tym budynku pracował i leczył żołnierzy major doktor Aleksander Ciechanowski. Wiedzieliśmy także, że był ofiarą mordu katyńskiego. Dla nas było to bardzo ważne, że historia zatoczyła koło. Tutaj była izba chorych, a teraz jest tu poradnia dla dzieci. Dla nas jest to bardzo ważne, że nas nie będzie, a pamięć i ta tablica będzie. Dowiedzieliśmy się, że informacja o doktorze Ciechanowskim wciąż przybywa. Kiedy w 2009 roku wsadziliśmy dąb poświęcony majorowi doktorowi Aleksandrowi Ciechanowskiemu, mieliśmy bardzo mało informacji. Okazało się, że wsadzenie dębu wywołało coś niespodziewanego. Zaczęły się zgłaszać osoby, które doktora pamiętały, które o nim mówiły, które z takiej postaci trochę posągowej zrobiły człowieka z krwi i kości. Zapraszamy na spacer śladami majora w stanie spoczynku, doktora nauk medycznych Aleksandra Ciechanowskiego.
Od 6 lipca 1927 do 16 stycznia 1928 służył jako lekarz w porcie marynarki wojennej w Modlinie, a następnie w batalionie elektrotechnicznym saperów w Nowym Dworze Mazowieckim. Od kwietnia 1929 roku awansował do stopnia kapitana. 3 lata później przeszedł w stan spoczynku. Służąc w armii, był jednocześnie lekarzem praktykującym. Już w 1929 roku wymieniany był jako lekarz płucny zamieszkały na ulicy Warszawskiej 18. W tym samym roku został prezesem Nowodworskiego Towarzystwa Wioślarskiego. W latach 30. przeprowadził się do domu Lenca przy ulicy Padrewskiego 20. W 1931 roku wymieniono go jako prezesa działającego w mieście oddziału Związku Strzeleckiego, członka zarządu kasyna oficerskiego batalionu elektrotechnicznego. Był również prezesem Nowodworskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 3 kwietnia 1934 roku starosta powiatu warszawskiego mianował go zastępcą burmistrza Nowego Dworu. W 1938 roku za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Miał prawicowe poglądy, co w mieście z bardzo rozwiniętym ruchem lewicowym powodowało pewne problemy polityczne. Jako wiceburmistrz dr Ciechanowski zapisał się bardzo pozytywnie. Pod koniec sierpnia 1939 roku Aleksander Ciechanowski został zmobilizowany. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Starobielsku. Jego nazwisko widnieje na liście jeńców NKWD. Z tego obozu pod pozycją 3632 został wywieziony do Charkowa i tam zamordowany. Spoczywa w Lisoparku w Charkowie. Zapraszam panów, twórców filmu. Myślę, że werdykt jury również wynika z faktu, że zrobili państwo niezwykłą kwerendę ikonograficzną, czyli fotograficzną, czyli ten film ma pewne dodatkowe piętra, dodatkowe wartości. Ja nigdy nie byłam w waszym mieście. Te zdjęcia bardzo mnie fascynowały. Świetne zestawienie zdjęć przedwojennych ze współczesnymi, co pokazuje, nie wiem czy się mylę, że Tomaszów nie był, Nowy Dwór nie był, że tak powiem, poszkodowany działaniami wojennymi, tak? To miasto przetrwało, architektura miasta ocalała? Tak, w pewnym sensie tak. Znaczy w pewnej części może tak. No bo budynki, które pokazywaliście, przetrwały do dziś, tak? No rozumiem, że to nie jest obraz całości, tak? Tak, tak. Właśnie ten w miejscu, gdzie on pracował jako burmistrz, zostało to miejsce. Natomiast jego na przykład dom mieszkalny, tak? Znaczy, w którym mieszkał, niestety został rozebrany już, także nie ma go. Tam w tym waszym filmie jest wątek do pociągnięcia. Nie wiem, czy on jest, czy jest możliwy, ponieważ tam wynika, że są tajemnicze okoliczności aresztowania, tak, naszego bohatera, że nie wiadomo, w jakich okolicznościach on do tej niewoli się dostał. Udało wam się jakieś ślady tej historii rozwikłać? Niestety nie zagłębialiśmy się na ten temat. To tak sobie myślę, że to mógłby być kierunek waszych poszukiwań, bo to jest ciekawe zagadnienie, być może nie do ustalenia, ale mnie to zaintrygowało w tym filmie. No i też gratuluję wam, że udało wam się zachęcić lokalnych mieszkańców, panią doktor, która wystąpiła i powiedziała zdanie: nas nie będzie, zwróciliście państwo na to uwagę, nas nie będzie, a tablica zostanie. Takie myślenie inne niż nasze współczesne, żeby żyć tu i teraz, brać co jest do brania, tak? Nas nie będzie, a to po nas zostanie. Zwróciłam na to uwagę. I zwróciłam uwagę, że był przed wojną Związek Strzelecki. W waszym mieście jest teraz? Z tego, co mi wiadomo, to nie ma. No właśnie. I co wy na to? Raczej nie mam zdania na ten temat. A kolega? Ja to jestem z Legionowa. Nadzieja w ostatnim. Czy będzie twórca i założyciel Związku Strzeleckiego?
Też jestem z Legionowa. Też jesteś z Legionowa. Wiecie, dlaczego Finowie wygrali wojnę z Rosją? Wiele lat temu, bo każdy Fin umiał strzelać. Rosjanie tego nie przewidzieli. Każdy dom, każda zagroda była fińską redutą. Każdy fiński mężczyzna i kobieta, to jest z tradycji myśliwskiej, to jest, przepraszam, dygresja. Każdy Polak i Polka, tak mówię, ja sama nie potrafię, powinien umieć posługiwać się z bronią, więc warto, tak po prostu rzucam w przestrzeń, by w Nowym Dworze Mazowieckim wartościowi młodzi mężczyźni reaktywowali na przykład Związek Strzelecki. Legionowo nie powinno być gorsze. Czy jest coś, co chcielibyście dodać o swoim bohaterze? Albo coś, co teraz po obejrzeniu filmu widzicie, że można było coś więcej. On jest i tak bardzo bogaty w treści. Tak pytam jako twórców, autorów. Moglibyśmy na przykład to, co pani zaproponowała, wspomnieć, jeśli udałoby się nam ustalić, okoliczności aresztowania. To może być trudne, nie? Bo to nie wiem. Mogłoby być trudne, ale moglibyśmy chociaż spróbować bardziej zagłębić się jakby w okoliczności tego zdarzenia. Mhm. Zachęcam was, bo jest tutaj szef placówki, gdzie jest tak naprawdę największe źródło wiedzy o Katyniu. Mówię tu już po raz trzeci podczas tego spotkania o panu Sławomirze Frontczaku. Film wspaniały. Myślę, że wspaniałe zwieńczenie dzisiejszego pokazu. Chciałabym, żebyśmy nagrodzili wszystkich twórców, laureatów pierwszego miejsca także wspólnymi oklaskami, bo naprawdę zasługują na to. Czy ja dobrze myślę, że to był ostatni film? Ostatni film. Dziękuję panom. I taką mam jeszcze refleksję, nie będę dużo mówić, ale chodzi o to, żebyśmy nie popełnili pewnego błędu w myśleniu o oficerach katyńskich. Ja wiem, że spotykamy się tu w sprawie zbrodni katyńskiej, to nas łączy, ale to nie jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy wiedzieć o tych ludziach. Oficerowie katyńscy to nie są ludzie przegrani, to nie jest armia na kolanach. Ja wiem, że to, co mówię, brzmi paradoksalnie. Ja wiem, że zostali zamordowani strzałem w tył głowy, że zostali w sposób przemocowy, zbrodniczy, pozbawieni życia. To nie jest najważniejsza informacja o tych ludziach. To jest zwycięska armia 20 roku. To jest żołnierz polski, który pokonał siłę, która wydawała się być niepokonaną. To jest żołnierz, który dokonał niemożliwego. To są oficerowie z Katynia. To nie są ofiary zbrodni. Jeśli zamkniemy ich tylko w tej klauzuli ofiar, osób pokonanych, to trochę oddamy pole ich mordercom. To nie śmierć decyduje o tym, kim jest człowiek. Był taki, który to udowodnił, że śmierć to nie jest ostatnie zdanie. Ostatnim zdaniem jest życie o tych ludziach. Mówimy o zwycięskiej armii 20 roku, o niezwyciężonych bohaterach, o ludziach, którzy powstrzymali największą zarazę, jaka istnieje na tym świecie, czyli komunizm. Zatrzymali go w Polsce. Czasami mówi się, że to była zemsta za 20 rok, ale ostatnio na konferencji i na spotkaniu, które zorganizował czwarty raz wspomniany teraz przeze mnie pan dyrektor Frontczak, padło zdanie, że jeżeli będziemy mówili o zemście za 20 rok, to usprawiedliwiamy morderców. I chyba zaczynam w ten sposób kombinować, że coś może w tym być. Nie dawajmy motywu. I chodzi mi o to, żebyśmy o Katyńczykach myśleli do góry, a nie w dół. To są ludzie, którzy przysporzyli Polsce chwały. I na koniec, pamiętam o aplikacji, i na koniec chcę wam powiedzieć państwo jeszcze jedną rzecz. Bo jakoś mnie rzeczywiście poruszył ostatnio komentarz do jakiejś twitterowej burzy wśród młodych ludzi, którzy tak się czują niepewnie ze swoją polskością. Ja w ostatnich klasach liceum spotkałam się z publicystyką Chestertona, wybitnego naprawdę anglosaskiego publicysty, konserwatysty. I zauważyłam, że on tak jakoś dziwnie, on żył na przełomie, publikował na przełomie wieków. Tak jakoś dobrze się pisze o Polsce, a wtedy za dobrze o Polsce nie pisano. Nikomu tak naprawdę nie zależało, żeby Polska powstała z kolan po okupowaniu nas, po zaborach.
Nikomu nie zależało na naszej niepodległości. Byliśmy problemem dla świata. A Chesterton tak wtedy dobrze, wbrew narracji, pisał o nas. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. I wiecie, co on napisał? To był człowiek, który nadawał ton myśleniu, dyskursowi w Anglii. Że wszyscy nikczemni ludzie, których spotkał, źle mówili o Polsce. Taki był klucz. Chesterton niczego nie wiedział o Polsce, ale zaczął się zastanawiać, dlaczego nikczemni ludzie, kłamcy, zaprzańcy, zawsze nie lubią Polski. Zaczęła go ta Polska intrygować. I jak zaczął na przełomie XIX i XX wieku interesować się Polską, która przecież wtedy była w strasznej zapaści, stał się ogromnym polonofilem. Nie dopuśćmy do tego, żeby o Polsce obcy mówili źle, obcy mówili dobrze. Sami bądźmy najlepszymi ambasadorami swojego kraju. I tym akcentem tak chciałabym, bo tak się przestraszyłam, że nam ten Katyń, wiesz Małgosiu, schodzi w taką narrację przegranych, żebyśmy w ten sposób o nich nie myśleli. A zakończę nasze spotkanie, nie wiem, która jest godzina. Spokojnie. Zakończę nasze spotkanie taką puentą, że pani Małgosia już odpoczęła po konkursie i zapowiada nową inicjatywę. Właśnie się zregenerowała tam przy stoliku w 5 minut. I z okazji odkrycia dołów grobów katyńskich ma taki pomysł ciekawy, który jest w duchu trochę tej technologii konkursowej. Otóż zostanie ogłoszony taki projekt, w ramach którego wszyscy chętni muszą sfotografować dąb katyński, żeby było wiadomo, czyjej pamięci jest poświęcony. Patrzę na ciebie, to koryguj mnie, jeśli coś mówię nie tak. Należy to zdjęcie wysłać do pani Małgosi. Dobrze, to ja może... To właśnie. Bardziej precyzyjnie to określę. Mamy taką aplikację, która nazywa się i już jest aktywna, która nazywa się Dęby Pamięci. Można pobrać tę aplikację, oczywiście bezpłatnie, z Google Play albo ze sklepu Play, której zadaniem jest to, aby dokładnie zlokalizować każdy dąb pamięci. I każdy z was, jak ma telefon, pobierze aplikację, tam od razu wyświetli mu się, pokaże mu się w pierwszych, że tak powiem, w pierwszym obrazie mapa już z zaznaczonymi dębami, drzewami na tej mapie. Będziecie widzieć te dęby w ośrednicy, na ziemi o średnicy 50 km. Później można przesuwać dalej, tak? I kolejne te 50-kilometrowe przestrzenie sobie badać. I zrobienie zdjęcia, ale przez aplikację, znalezienie w aplikacji nazwiska bohatera, zrobienie zdjęcia z aplikacji, przesłania go automatycznie z aplikacji, sprawia, że zdjęcie i dokładna geolokalizacja tego dębu trafia do mnie do systemu administracyjnego strony www.katyńpamiętam.pl. I wtedy po mojej klik, akceptacji, ten dąb dokładnie się lokalizuje i uzupełnia mapę dębów pamięci na stronie katyńskiej. Tak? Katyń, www.katyńpamiętam.pl. Bardzo będę wdzięczna, jeśli, że tak powiem, ściągniecie sobie tę aplikację i kiedykolwiek, gdzie będziecie, na wakacjach, czy w domu, czy u dziadków, czy gdzieś tam pojedziecie, wszędzie te dęby są. I chciałabym, żeby ta mapa, która jest na stronie katyńskiej, bo ona nie jest ciągle dokładna, tak? Bo większość dębów ja sama ustawiam, patrząc, że tak powiem, na takie teoretyczne, współrzędne, które znajdę na Google'ach, nie? Na mapie Google. A jak zrobicie te zdjęcia, to będą dokładnie rzeczywiście odwzorowane miejsca dębów. Zaznaczona jest tylko, że jest, a będzie zdjęcie. Tak, będzie też zdjęcie przy nazwisku bohatera, bo kolejnym etapem będzie można stworzyć szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlakiem dębów pamięci. Wtedy będzie można po prostu rzeczywiście od dębu pamięci do dębu pamięci zorganizować rajd
czy jakiekolwiek wydarzenie, które no, na przyszły rok, na tę 80. rocznicę odkrycia dołów śmierci i odkrycia tej wielkiej zbrodni, to myślę, że to będzie takie dobre, aktywne upamiętnienie tak, tego momentu. No i chciałabym, to jest jedno zadanie tak, dla was, młodzi koledzy i koleżanki. Drugie zadanie jest już tylko dla niektórych. Byłabym bardzo zobowiązana, gdyby ktoś z was miał chęć zaangażować się w realizację programu Katyń Ocalić od Zapomnienia i na przykład chciał być wolontariuszem i pomagać mi na przykład w pracach przy stronie katyńskiej, przy jej rozwijaniu. Byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś miałby ochotę, raz na jakiś czas byśmy się spotykali, przyjeżdżalibyście do siedziby stowarzyszenia, popracowali właśnie wolontarystycznie. Jeżeli znalazłby się tutaj ktoś, taki młody człowiek, jeden, drugi, trzeci, to zapraszam, kontakty sobie wymienimy i byłabym bardzo wdzięczna. Dzięki. No, projekt świetny, wspaniały. Naprawdę mam nadzieję, że to się uda, to będzie duża, duża rzecz. I jeszcze prezes na koniec. Prezes na początku, prezes w środku i prezes na końcu. Tak. Tak, Małgosia mówi tutaj o tej naszej stronie Katyń i pamiętam.pl. My mieliśmy trudność z tą stroną, bo wtedy, jak nie wiem, pewnie kojarzycie tą sytuację w Strasburgu, co się wydarzyło, że spłynęły serwery. My mieliśmy tą stronę tam i nie odzyskaliśmy nic. I odbudowaliśmy, musimy ją odbudowywać od początku, czyli tam, gdzie już dęby były posadzone, co już było wszystko wprowadzone, my musimy niektóre, znaczy te wcześniejsze, dużo wcześniejsze z tych początkowych upamiętnień wpisywać, po prostu wpisywać, żeby wszędzie zaznaczyć, że te dęby są. Więc jest to taka praca trochę dla nas. Ale a propos strony Katyń pamiętam, no, znaczy może przy okazji, ale nie, powiem tak, niestety konkurs ma to do siebie, że trzeba wyłonić laureatów. Finalistów, tak, bo no ale finalistów trzeba wyłonić, i, no bo to jest konkurs, ale tych filmów było wiele więcej. Wszystkie filmy laureatów i finalistów będą dostępne na naszej stronie Katyń Pamiętam. Jeżeli ktoś będzie chciał je zobaczyć, czy te, które już widział, czy inne, które były, to będzie można je oglądnąć. Bardzo, bardzo dziękuję uczestnikom tego konkursu, wam, waszym rodzinom za to, co zrobiliście, waszym opiekunom. Będzie za chwilę posiłek, catering już jest, albo zaraz się pojawi, także będzie obiad, żeby można było zjeść, troszkę się rozprostować i później dalsza część konferencji, czyli konferencja naszych koordynatorów regionalnych programu Katyń Ocalić od Zapomnienia. Czyli co? Czyli oficjalnie ojciec Tomasz, rozumiem, w ten sposób zakończył naszą galę? Tak, natomiast skoro 4 razy był wywoływany szef Muzeum Katyńskiego, to ja bym poprosił na słowo. Wywołajmy go po raz 5. Ale żeby już sam przemówił. A mnie też tak załatwiają. Dziękuję za wyróżnienie, ale macie państwo szczęście, bo jakbym był przygotowywany, to bym was zagadał, a tak to jestem zmuszony do ograniczania się tylko do właśnie laudacji. Ja jestem od wielu lat fanem tej akcji i przyznam się uczciwie, że jeżdżąc turystycznie po kraju, bądź też służbowo, dzięki tym działaniom, tam, gdzie trafiam, szukam albo dębu pamięci, albo pomniczka katyńskiego. I to już jest. Smutne jest niekiedy to, powiem szczerze, że w miejscach, gdzie były sadzone dęby, ich dzisiaj nie ma. I to też bierzcie pod uwagę, bo tak się niestety zdarza, to niedobre, ale mam na taką głębokie przekonanie, że to incydenty. Ale mówiąc o rzeczy najistotniejszej, o Katyniu mówić nigdy za dużo. W związku z tym każda inicjatywa,
Każde działanie, które przypomina tęże zbrodnię, a ona nie jest wcale słusznie, tu pani dyrektor była skazana znaczyć czymś zamkniętym. Ona ich się dzieje. Katynie dzieją się całkiem niedaleko od nas. I to jest to, co wypływa w ogóle z istoty sprawy. Zbrodnia katyńska, ona ma swój dom. Słusznie było to powiedziane, Muzeum Katyńskie, które poza tym jest domem relikwii katyńskiej. Trzeba pamiętać, że tam zgromadzono ponad 30 tysięcy przedmiotów wydobytych z dołów śmierci, a które mają zawartą w sobie energię niewyobrażalną. To tylko dotykacze, jak ja to czasami nieładnie określam, tychże artefaktów bez rękawiczek, wiedzą, o jakiej energii mówimy. I ta energia to jest to, co się wpisuje również w pomnikowość tego miejsca, ale i w ogóle zbrodni. To jest coś, co jest swoistym pomnikiem, wyjątkowym pomnikiem, a jak pomnik, to jest z jednej strony narzędzie budowy tożsamości polityki historycznej, może to daleko idąca myśl, ale taka jest prawda, jest to bardzo dobre, łatwe i dostępne narzędzie budowy tej polityki, ale ma drugi pierwiastek, jest to memento. Jak każdy pomnik o charakterze historycznym, martyrologicznym w szczególności, jest głośnym memento. Człowiecze, pamiętaj, że jeżeli będziesz siedział bezczynnie, nie będziesz podnosił tej tarczy pamięci o zbrodni katyńskiej, to Katyń się powróci. I on powraca. Bucza i inne miejsce, o której państwo słyszeli, to są Katynie. To są te same metody zbrodni, te same obrazy zbrodni, te spętane ręce węzłem katyńskim. I to jest rzecz, którą trzeba przyjąć, trzeba pamiętać. I do was, uczestnicy bezpośredni, a wszystkie wasze dzieła oglądałem. Oczywiście, bo je typy były i zbieżne, i rozbieżne z ocenami, bo każdy ma prawo do subtelnej oceny własnych i własnych spojrzeń na dzieło, ale to nieważne. Wszystkie te kilkadziesiąt prac wpisują się w to, co jest naszą większą nadzieją. Największą nadzieją, że jeżeli młodzi chcą podejmować w sposób może energetyczny, mniej lub bardziej, to dobrze, to znaczy, że pamięć o zbrodni katyńskiej nie zginie. A jak pamięć będzie, to będzie to też i przestroga, i tego sobie i wam życzę. Bo jak będziemy siedzieli, jak tu delikatnie pani po raz trzeci wywoływana dyrektor, przeze mnie wywoływana dyrektor wspomniała, że w tej dzisiejszej takiej fascynacji tego z dnia na dzień przeżywania, kiedy szukamy rzeczy, które tak Bogiem a prawdą są w życiu człowieka mało istotne. Naprawdę jako dojrzały wiekiem człowiek wiem, że to, co czasami tak nas fascynuje, za czym gonimy, to w pewnym miejscu i w pewnym momencie przestanie być ważne. Ale jak będzie pamięć, pamięć o własnej historii, o tej dramatycznej i tej mniej dramatycznej, to wszystko to studzi i spojrzenie na życie jest bardziej refleksyjne. A jak refleksyjne, to wartości tego życia dostrzegamy zupełnie inaczej niż dostrzegamy w bieganiu. Bóg zapłać za inicjatywę. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomnicie w przyszłości. Już kończę. Ostatnie słowo. Zdrowia życzę państwu. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo jak mawiał pewien biskup Polowy, a jesteśmy w siedzibie biskupstwa Polowego, nie wymienię go z szacunku z nazwiska i z imienia, to kiedyś przy okazji opłatka w pewnym miejscu poważnym powiedział: chłopy, życzę wam przede wszystkim zdrowia, bo jak jest zdrowie, to jest siła, żeby grzeszyć. Ale co ważniejsze, jest siła, żeby się rozgrzeszyć. I dlatego to zdrowie jest tak ważne, bo przy zdrowiu również i będzie refleksja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tak, tak, to jest moment, żeby jeszcze państwo wiedzieli, jaki mamy porządek, bo to tak już oczywiście z przyjemnością pani oddam mikrofon, tylko chcę powiedzieć, że catering, czyli nasz obiad, czyli strawa
poduchowej już za chwilę dojedzie. Teraz jest moment właśnie, jeśli ktoś chciałby zabrać głos, a ja jeszcze powiem, że podejdzie do Państwa niektórych pani Anna Dąbrowska. Jest to świetna dziennikarka portalu Polska Zbrojna, gdzie zostanie niebawem umieszczona relacja z dzisiejszej gali, więc proszę nie odmawiać jej prośbą o wypowiedź. A teraz przekazuję pani mikrofon, bardzo proszę. No, w imieniu może gdańskiej rodziny katyńskiej, jak również działacza od samego początku w Gdańsku i w Warszawie również, chciałam serdecznie podziękować organizatorom za tak wspaniałą tą konferencję, a młodzieży za te wszystkie prace, które wykonali z poświęceniem swego serca, bo naprawdę tyle uczuć zawarte jest w tych dokumentach, że po prostu mnie jako córce zamordowanego to głos zabiera ze wzruszenia. I chciałam właśnie też przy okazji Państwu podziękować z drobnymi takimi podarunkami w formie książkowej. Także jeszcze raz gratuluję młodzieży i jeszcze raz proszę, żebyście pamiętali o Katyniu. My odchodzimy, moje pokolenie, ja jedna zostałam chyba już z tego starszego, bo niestety taka jest rzeczywistość, że skończy się nasze życie dzieci, a wnuki nie powiem, żeby się bardzo garnęły. Także liczę nawet na tych, co mieli dziadków, pradziadków, którzy zginęli, że poświęcą ich swoją pamięć, swoje zaangażowanie i swoją miłość do przodków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo pani dziękujemy. To jest dobry moment, wiesz co, nie będziemy się na siłę. Do obiadu została jeszcze chwila, ale żeby Państwa na siłę nie przedłużać siedzenia tego, to jest dobry moment na wybory tutaj różnych kierunków na korytarzu, ale także dobry moment na rozmowy kuluarowe, myślę, laureatów między sobą i spokojnie poczekajmy na posiłek, który niebawem się pojawi. Ja Państwu bardzo dziękuję, bo dzięki Wam jestem obdarowana luksusem, którego się nie kupi za żadne pieniądze, a jest to po prostu dobre towarzystwo. Mieć komfort spędzenia kilku godzin w dobrym towarzystwie to jest rzecz nie do przecenienia i za to Wam wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja chcę Pani podziękować, bo naprawdę przepięknie Pani. Bardzo się cieszę.